Agnieszka Hulewiczówna Kajlowa, mój ojciec, radny. Wrzesień 1939 roku. Ojciec z gmachu polskiego radia nadaje słynne przemówienie do żołnierzy niemieckich w ich języku, głosem namiętnym, zapamiętanym przez późniejszych jego oprawców, Spawiaka i Szucha. Od początku okupacji pracuje oficjalnie w ratuszu u boku prezydenta Starzyńskiego wraz z profesorem Lorenzem, zaś konspiracyjnie zakłada pierwszą redakcję pisma podziemnego Polska żyje. Jest nazwany ojcem prasy podziemnej. Pisze liczne artykuły, nawiązuje współpracę z innymi literatami, m.in. z Zofią Kossak-Szczucką, o której później jest indagowany i męczony w Gestapo. We wrześniu 1940 roku ojciec jest aresztowany i osadzony na Pawiaku. Kilka dni później aresztują mnie, aresztują żonę ojca, poszukują mnie, mieszkającą pod innym adresem. Na razie udaje mi się ukryć. Zatrzymują mnie później, w grudniu tegoż roku, w masowym aresztowaniu w kawiarni Stanisława Piaseckiego Arkadia przy ulicy Moniuszki. Ojciec jest wielokrotnie wywożony na Szucha na badania. Traktują go na przemian. Raz wykorzystując jako tłumacza z pewnymi względami i przywilejami, kiedy to udaje mi się pięciokrotnie spotkać go, raz nawet zamienić kilka słów. To znów jest męczony, katowany, przetrzymywany w Dunkel-Etze ciemnicy i więziony w separacji. Pomimo tych przeżyć utrzymuje nadal kontakt ze swą komórką organizacyjną przez polskich strażników więziennych i nadal wysyła artykuły do pisma Polska żyje. Na tydzień przed jego śmiercią Gestapo rezygnuje z wydobycia czegokolwiek z uparcie milczącego więźnia. Odczytują mu wyrok śmierci. W kieszonkowym kalendarzyku, który mam do dzisiaj, zaznacza krzyżyk przy dacie 12 czerwca 1941 roku. W bibliotece więziennej skazanych spowiada szary, niepozorny więzień. Jest to ksiądz Maksymilian Kolbner. Rozdaje komunikanty przemycane przez strażnika za pazuchą. Pisze ostatnią kartę z konieczności po niemiecku do matki i córki. Przetłumaczona dosłownie na polski brzmi 11 czerwiec 1941 roku. Moje najdroższe matko i córeczko, niech wam Bóg zapłaci za wasz cudowny list wczorajszy. Proszę już paczek mi przysyłać. Pozdrówcie i ucałujcie ode mnie wszystkich krewnych i przyjaciół, a szczególnie gorąco ucałujcie się wzajemnie w moim imieniu. Modlę się, żarnowie. Nie odpowiadam na żadne poszczególne pytania. Nic nie zdałam. Kładę krzyżyk na czole mego dziecka, które żyje tak poważnie i pięknie. Bądźcie zdrowi.
Zobaczymy się znowu. Wasz całą duszą. Z dnia 12 czerwca 1941 roku o 4 rano wyjechały ciemnozielone samochody z podwórza na powiatu. Wiozły 14 kobiet i 15 mężczyzn. Przejechały przez miasto i skierowały się szosą na morze. Na 22 kilometrze polną drogą skręciły w lewo, następnie za wsią palmiry w prawo, w las. W lesie żandarmi ustawili skazanych na krawędzi dołów. Rozległa się salwa. Było święto Bożego Ciała. Witold Hulewicz, Ostra Brama. Od wschodu czoło wysokie w diademie, stromo i niedostępnie trwa, jak trwało. Wewnątrz ściśniło świętość całą, na zewnątrz jest jak herb, przyłbica, strzemię. A od zachodu uliczka zawarta stęży się pośród domów ciasno i bezgłośnie. Domy są coraz bliżej i rosną bliżej. Uliczka za lat 1000 zupełnie zarośnie. A u wylotu kościół jest jak walka. I głowy obnażone z hełmów ujawnionych. Ta brama Boża jest, ludzka, niczyja. Trzask i zaduch motorów, ten dziwny zaułek z daleka umiera. A w środku oko, nakryte haftu powieką, zamknięte od nadblasku łask, jak żebra organne, rzędy świec brodami z wosku cieką i chrzęści srebrnych serduszek celebra. I dzwoni bije, nie, to skądś przywiało pamięć streszczoną tego, co się tutaj działo. Kto taki wygrał bitwę? Kto od tyla obronił? Kto na takiej wiktorii dzwonił? Kto sercem poety cały świat przysłonił? Sercem z Litwy. Wtem słodko się powieka roztworzyła, potem z samego środka gniazda, jak strzał, jak siklawa ziejąca złotem, jak ze strun, na których anioł grał, jak zjeżona groźnie monstrancja, chrystyna złota. Teraz wiem, jak panienka może zadeptać księżyca. I takie małe serce zetrzeć na nic. Pani Lechewecka idzie do Teatru Polskiego. Z uwagi na swoje obowiązki, stąd musi nas opuścić, ale mamy długoletniego aktora tego Teatru Polskiego.
Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Michał Maciejewski. Na początek może wspomnę sobie osoby związane z nagrodą imienia Witolda Kulewicza, które w ciągu ostatniego roku odeszły. Proszę może pana Romualda Mieczkowskiego o wspomnienie o pani Bożenie Rafalskiej. Trudno pisać o kimś, co tak naprawdę nie odszedł w naszej świadomości, tylko jakby na pewien czas jest bardziej nieobecny. Tak myślimy o ludziach, z którymi łączy nas wspólnota ducha, zrozumienie poprzez szczegóły, poprzez bycie na tej samej częstotliwości, czytelnej tylko dla nas, z nieustającą naiwnością wobec twardych zasad życia, podsycaną dodatkowo potem ciepłymi wspomnieniami lat młodości. W tym ponurym czasie, w pięknym Wilnie, szukaliśmy azylu takiego życia. Nie byłem przygotowany na wspominanie przed Państwem postaci Bożeny. Jako redaktor przeczytałem fragmencik In Memoriam o Bożenie. Może łatwiej będzie, jak odłożę tekst z nadwiki, tylko prywatnie powiem kilka słów o mojej koleżance, która też teraz jest po drugiej stronie tęczy. Bardzo ciepło Bożenę wspominam, a poznałem ją jako młody właśnie człowiek na studiach w Wilnie. Skąd przyjechała Bożena studiować polonistykę z Lwowa? Bo Wilno i Lwów w tamtych ponurych czasach były wyjątkowymi miastami, w których żyła polskość trochę inaczej. Otóż na Litwie były polskie szkoły, we Lwowie były dwie polskie szkoły, Ter był we Lwowie, na Litwie zespół pieśni i tańca Wilnia. I zdolni młodzi ludzie ze Związku Radzieckiego ciągnęli do Wilna, żeby doskonalić swoją polszczyznę. Tak samo Bożena. W tamtym czasie wszyscy mieliśmy jednakowy plan, żeby poznać kulturę polską głębiej i wyjechać jak najdalej z tamtego miasta, ewentualnie coś dla niego robić, czynić dalszą kronikę naszej obecności. Z Bożeną tworzyliśmy w Wilnie taką wspaniałą paczkę młodych ludzi, których interesowała muzyka, granie na gitarze, ale też bardzo, bardzo poważne dyskusje, kim jesteśmy i po co. Co z tym naszym językiem polskim. I często to byli ludzie, tak jak Bożena, którzy zamierzali studiować co innego, tylko z miłości do języka polskiego odstawili na tory boczne inne zawody, tylko starali się studiować język polski. To nie były studia. To było obcowanie. Potem Bożena pracowała w Czerwonym Sztandarze, nazwa odstraszająca, ale wiele zrobiła tam dla kultury. I kiedy przyszedł odpowiedni czas, po wielu rozmowach w moim mieszkaniu, w jej mieszkaniu na ulicy Makowej w Wilnie, Bożena postanowiła wrócić do Lwowa i też podobnie jak na Litwie powstawały polskie pismy, poprowadziła lwowskie spotkanie bardzo błyskotliwie. I te rozmowy, które razem prowadziliśmy, były pomocne, bo ona rozumiała, że trzeba pracować dla inteligencji twórczej, że trzeba zostawić, jak mówił inny poeta z Lwowa, Herbert, świadectwo. I Bożena dała piękne świadectwo. Już kiedy chorowała, była skazana na to, że mniej mogła robić, wiedziała, że odejdzie, nie poddawała się.
robiła swoje do końca. I Wilno bardzo ciepło ją wspomina. Ja to w tym tekście piszę o dziewczynie, która miała rozwichrzone czarne włosy, którą nie dało się nie zauważyć, która miała takie fluidy w sobie, że graliśmy na gitarach, śpiewaliśmy, ale czytaliśmy swoje wiersze. Bożena akurat nie pisała, ale była w tej paczce. Jakieś były próby teatralne. Bożena była ciekawa świata, dlatego i tym światem dziwiła się. Powiedziałam, że Wilno nie pamiętało. Kiedy już była chora, w Wilnie był duży wieczór wspomnieniowy, z udziałem aktorów naszych. Niestety te zebrane te środki nie pomogły. Kiedy słyszę słowo Bożena, Bożena Rafalska, to jestem zdania, że nawet jeśli odeszła w ten sposób, potrzeba o niej wspominać i cieszę się, że mogłem zabrać głos i zaprosić Państwa do sięgnięcia do gazety, którą Lwowski, która redagowała, do tego, co zostało, co chciała robić, bo we Lwowie też założyła wiele rzeczy, między innymi galerię obrazów. I to świadczy, że Bożena Rafalska jest wśród nas, że Bożena Rafalska pozostaje nadal aktywna, a dla mnie w dodatku młoda, piękna koleżanka. Drodzy Państwo, inni, którzy odeszli w tym roku, 27 lutego zmarł pan Bohdan Tomaszewski, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, dziennikarz prasy sportowej, pisarz podejmujący wątki patriotyczne, uczestnik wielu olimpiad i innych wydarzeń sportowych. Geniusz mikrofonu, dbający zawsze o czystość i piękno myśli i języka. Zasłużył się dla rozwoju i światowych sukcesów polskiego tenisa. Robert Jarocki, zmarł 14 sierpnia. Dziennikarz, reporter, autor wywiadów rzek z wieloma wybitnymi postaciami życia kulturalnego, literackiego i społecznego w Polsce. Między innymi znakomitego wywiadu z profesorem Lorencem, zawierającego bogactwo szczegółów o Wilnie i roli Witolda Kulewicza w tamtejszym środowisku kulturalnym. Włodzimierz Śliwiński odszedł 7 sierpnia. Żołnierz Armii Krajowej, ofiara niewolniczej pracy w Niemczech. Jeden z najwybitniejszych kierowników produkcji filmów fabularnych w Polsce. Pod jego kierownictwem powstały takie obrazy jak Westerplatte czy Popioły. Przez ponad 10 lat był szefem produkcji zespołu filmowego Tor, którego był współzałożycielem. Strażnik pamięci narodowej. Z własnych funduszy w rodzinnym Żyrardowie i w okolicach ufundował wielki krzyż na tamtejszym cmentarzu poświęcony Armii Krajowej. Upamiętnił także inne miejsca walki i męczeństwa. Danuta Żelechowska zmarła 9 września. Ulubienica publiczności radiowej występująca z Janem Zagozdą. Oboje przybliżyli milionom radiosłuchaczy piękno dawnej polskiej piosenki, współprowadząc cykle audycji Mijają lata, zostają piosenki, Słodkie radio retro i Wspomnienia pisane dźwiękiem. Krzysztof Konkolewski zmarł 24 maja. As polskiego reportażu, dokumentalista i pisarz. Wzbraniał się i odkładał przyjęcie nagrody imienia Witolda Kulewicza. Patronował powstaniu książek o tej postaci. W swojej pracy podejmował wielkie i trudne tematy naszej historii. Dokonał nobilitacji reportażu jako gatunku literackiego. Bardzo Państwa proszę o powstanie i uczczenie pamięci. Dziękuję uprzejmie.
Państwa. Witam na jubileuszowej 20. edycji Nagrody imienia Witolda Pilewicza. Mam szczególny zaszczyt pokłonić się laureatom obecnej edycji i z lat ubiegłych. Chciałbym każdego z Państwa powitać, ale to jest niemożliwe. Wielu tu jest ludzi bliskich mi, z nazwiska, z imienia. Może zrobię tylko jeden wyjątek. Powitam Panią Barbarę Nawrocką-Brońską, nestorkę środowiska pisarskiego, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego. Podejść do tej tablicy, tu złożyć kwiaty, tam jest portret Witolda Pilewicza. To nam trochę przeszkadza. Ale powiem tu. Panie Witoldzie, w 120. rocznicę Pańskich urodzin, zamiast tradycyjnych życzeń, pragniemy poświęcić Panu dzisiejszą 20. jubileuszową Nagrodę Pańskiego imienia. Napełnia nas radość, że laureatami nagrody są wspaniali ludzie. Prosimy zatem o wyrozumiałość, nie mamy takich doświadczeń, impreza może się przeciągać. Pan to robił o wiele lepiej w Wilnie, prowadząc środy literackie, które miały rangę ogólnopolską i międzynarodową. Ale życie przed nami, może i my coś podobnego osiągniemy. Panie Witoldzie, za uchybienia ja biorę odpowiedzialność, ponieważ jestem współgospodarzem i organizatorem obok wielu tu bliskich mi ludzi naszej kapituły, jury Stowarzyszenia imienia Witolda Pilewicza, które już ma drugi rok swojego istnienia. Jeszcze raz gorąco Państwa witam i rozpoczynamy naszą uroczystość. W takim razie proszę o zabranie głosu pana Wiesława Turzyńskiego. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Jak zawsze moja jest rola odczytania protokołu jury, tym razem 20. edycji Nagrody imienia Witolda Pilewicza w składzie. Aleksander Warszewski, poeta, tłumacz, białorutynista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jan Zdzisław Brudnicki, krytyk i historyk literatury. Edytor, odkrywca nieznanych poetów i tekstów. Romuald Karaś, reporter, przewodniczący kapituły, zarazem sekretarz jury. Zbigniew Majewski, poeta, prawnik zawodu, były więzień polityczny PRL. Mikołaj Melanowicz, pisarz, japonista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Tadeusz Otulak, historyk, warszawianista, społecznik. Stanisław Jan Rostworowski, historyk, publicysta, edytor, syn generała Stanisława Rostworowskiego, dowódcy okręgu krakowskiego Armii Krajowej, zamęczonego w Katowni na Montelupi. Aleksander Rowiński, pisarz, odkrywca inków w Polsce, właściciel spółki wydawniczej i filmowej RUI, redaktor i edytor dzieła o historii grobu nieznanego żołnierza w Polsce, pamięć nieustająca. Wojciech Stańczak, poeta, więzień stanu wojennego, doktor filozofii klasycznej, tłumacz z łaciny dzieł Jana Kochanowskiego, pieśń zwycięstwa nad Moskwą. Grzegorz Wiśniewski, pisarz, doktor nauk humanistycznych, badacz kultury i literatury rosyjskiej. Wiesław Turzeński, harcmistrz, historyk, działacz wspomagający od lat Polaków na Kresach Wschodnich, przewodniczący jury. I na koniec pani Barbara Wachowicz, pisarka, autorka głośnych biografii naszych wielkich pisarzy, mistrzyni mowy polskiej. Jury po rozpatrzeniu 242 kandydatów w takich dziedzinach jak literatura, kultura, sztuka, nauki historyczne oraz działalność społeczna wyłoniło następujących laureatów. Wojciech Piotrowicz, Zimowe Wilno. W gwiezdną noc
nieruchomy park snuje ciche refleksje. Z przeżytych wiosen i burz, z ptasich piosenek powodzi, pośród ospałych wzgórz drzemie spokojnie miasto, a krętymi zaułkami wdzięku noc i cień posuwiście brodzi. To się czai, to skrada, snów arrasy do okien przykłada, a na dworze siarczysty mróz. Świt się zajął różowym pasmem, spadają gwiazdy w misterium mozaik i kryształowe lśnią w ubielonych koronach drzew, szrony zimową baśnią. Wstaje świt, budzi się moje miasto. Nagroda imienia Witolda Kulewicza przyznana Wojciechowi Piotrowiczowi za dzieło życia poświęcone Wileńszczyźnie 25 listopada 2015 roku. Proszę, panie Wojciechu. Słowo o laureacie. Proszę Państwa, stoi tutaj człowiek, który zna każdy kamień w Wilnie. Proszę Państwa, stoi tutaj człowiek, który zna każdą uliczkę, każdy kamień w Wilnie. To jest żywa historia tradycji przeszłości wileńskiej. Dziennikarz, literat, poeta, śpiewak. I tak mógłbym mnożyć, a przede wszystkim autor interesujących książek, tomów poetyckich. Ktoś, kto jest duszą całego środowiska literackiego w Wilnie. Panie Wojciechu, słowo od Pana. Ja z tym Wilnem, proszę Państwa, zrośnięty jestem. Od dawna, od zawsze, no, tak dla żartu mogę powiedzieć, że pamiętam żywego Mickiewicza, kiedy u nas, w naszym muzeum imienia Mickiewicza siedział za stolikiem, który się zachował do dziś tam i pisał swoje ballady i romanse. I w tym miejscu może wypadałoby wspomnieć inwokację do pana Tadeusza, jeżeli mi pamięć nie zmyli. Litwo, ojczyzno moje, ty jesteś jak zdrowie. Ile cenić cię trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasny i promisz częstokowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co bród zamkowy nowogródzki, ochraniasz jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany arpą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść za wrócone życie podziękować Bogu. Tak i nas wrócisz dzisiaj na ojczyzny, wolno. Tymczasem
Przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych ląg zielonych, szeroko nad błękitnym niebem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzlacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżok grycha jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pala, a wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną na niej. Z rzadka ciche grusze. Słyszeliśmy Mickiewicza, prawdę powiedziawszy. Język, intonacja. Witold Kulewicz, Beethoven. Czoło masz jak sklepienie. Pośród oczu świat ruchu i wiedzy spęczniał. Oczy blaskiem łun zabite. Usta zwarte jak świszczący bat. Uszy głuche, wydarte głosem twoich strun. Ty, Edyp, Dante, Odys, Kassandra i Lir, Fernando, wieczny tułacz, jakże ciebie zwać? Nie można twego słowa grzesznym duchem brać, można tylko jak w przepaść runąć w ognia wir. Gdy bogi raz usnęły, twoich ramion błysk targnął się ponad chmury w najjaśniejszy dzień i garścią wyrwał niebios niepojęty rdzeń i w nasze stado cisnął jak świszczący dysk. I odtąd rozpylony twój nieludzki gest mgłą nam serca osnuwa. Krew pędzi do czółn, a z ludzi stratowanych symfonią twych kół już każdy krwią zaświadczy, że to niebo jest. Poproszę teraz pana doktora Grzegorza Wiśniewskiego. Szanowni Państwo, w dniach jubileuszu 250-lecia polskiego teatru publicznego, naszej narodowej sceny, nagroda wielka imienia Witolda Kulewicza 20. edycji wędruje do rąk Ignacego Gogolewskiego, wielkiego polskiego aktora teatralnego, filmowego, radiowego, telewizyjnego, jednego z największych artystów sceny polskiej kilku ostatnich dziesięcioleci, także przecież reżysera, także przecież dyrektora teatrów, także przecież prezesa Związku Artystów Scen Polskich. Przypominanie jego dorobku byłoby pewnie w tym gronie i w tym miejscu rzeczą niepotrzebną, a może nawet niesposobną. Wszelako niech będzie wolno przywołać chociażby dwa lub trzy momenty z jego kariery, które stanowią istne słupy milowe w dziejach powojennej sceny polskiej. Poczynając od tego, co stało się 60 lat temu, Ignacy Gogolewski w tym roku też ma swój własny okrągły jubileusz. 60 lat temu, a więc od Gustawa Konrada na scenie Teatru Polskiego, Aleksandra Baryzniego, roli po której i po kilku innych okrzyknięty i obwołany został jednomyślnie najwybitniejszym kontynuatorem najszlachetniejszych tradycji polskiego teatru romantycznego. A kilka lat potem owego Nerona w Brytaniku, Racina, po którym
jako 30-latek zaledwie, nieco ponad 30-latek, otrzymał, wtedy była to rzecz nadzwyczajna, nagrodę państwową. A potem na przełomie lat 60. i 70., kiedy tworzy role tak różne, a zarazem tak głośne, jak z jednej strony wspaniały Zygmunt August w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, a z drugiej ten powszechnie pamiętany Antek Boryna w telewizyjnym serialu Wedle chłopów Jana Rytkowskiego. A na przełomie wieków wzlot w twórczości współczesnej, w polskiej dramaturgii współczesnej, hrabia Szarni, operetce Gondrowicza i zaraz potem Laurenty w sztuce Rurowicza na Dworaka. I tak, a między tym dziesiątki ról, każdy z nas pewnie zachował kilka z nich, czy kilkanaście z nich, które zapadły mu najbardziej w pamięci wśród swych najważniejszych teatralnych wrażeń i wspomnień. Aż po dzień dzisiejszy, aż po dzień literalnie dzisiejszy, przypomnijmy to, co oglądaliśmy 9 dni temu w Teatrze Telewizji Polskiej, przypomnijmy uroczą kreację kapelana w Damach i Huzarach Aleksandra Frey. Powiedzmy też i zwróćmy na to uwagę, że owe największe kreacje artystyczne Ignacego Gogolewskiego dokonywały się przede wszystkim na polu naszej rodzimej dramaturgii, na polu dramaturgii polskiej. Od wielkich romantyków, od Aleksandra Fredry, przez to, co czynił w dramatach Witkacego już od wczesnej młodości, potem też Gombrowicza, potem też Różewicza. I powiedzmy sobie na koniec, że pewnie udało się teatrowi Ignacego Gogolewskiego wznieść na te wyżyny, o których mówił i o których mówił, jeśli idzie o teatr, Cyprian Norwid, którego zresztą też zagrał w pamiętnym domie świętego Kazimierza. Udało mu się wznieść na te wyżyny, kiedy teatr staje się atrium spraw niebieskich. Wielka nagroda przyznana Ignacemu Gogolewskiemu za najwyższej klasy kreacje aktorskie i reżyserskie w teatrze i kinie. Gdzie mikrofonów nie było. Może bym bez tego pudełka mógł się z Państwem nawiązać kontakt. Proszę Państwa, jestem zdumiony, że znalazłem się w gronie osób, które były związane osobą, której otrzymuje nagrodę, ale tak niezupełnie. Dlatego, że pan Witold Hulewicz niewątpliwie musiał bardzo ściśle współpracować z Tadeuszem Pyrskim i jego małżonką, ci państwo zaczęli tworzyć teatr Polskiego Radia, który w najbliższym czasie zostanie uhonorowany Złotym Berłem. Oto jest nagroda taka, powiedziałbym, dosyć ciężka. Bank Millennium od jakiegoś czasu przyznaje srebrne perło i tym
razem ta nagroda przypadła Teatrowi Polskiego Radia. Proszę Państwa, ta suma 100 tysięcy złotych to właściwie można byłoby ją rozdać każdemu po złotówce. Bo od czasu, kiedy profesor Bylski zainicjował Teatr Polskiego Radia w Wilnie, do chwili obecnej, to jest ogromna armia i słuchaczy, jak również twórców. Mnie na przykład bardzo często spotykał sympatyczny okrzyk. O, proszę pana, niedawno słyszałem pana w Teatrze Polskiego Radia. Ma pan charakterystyczny głos. I to wypowiada mi pan, który właśnie siedzi sobie na placyku, pilnuje samochodów, a w międzyczasie słucha radia. Proszę Państwa, to jest ogromna przyjemność. I tak, proszę Państwa, dzięki właściwie profesorowi Tadeuszowi Bylskiemu znalazłem się w kręgu nagrody Witolda Hulewicza. Jak gdyby, nie wiem, z nieba, jak gdyby jakieś nadzwyczajne ramię przyciągnęło mnie do tego wybitnego człowieka, który tworzył tam kulturę i poezję. I przytoczę tylko mały fragment mojego profesora, który wykładał prozę, wiersz Tadeusza Bylskiego, a to będzie pewnego rodzaju charakterystyczne dla mowy polskiej. Otóż, kiedy wychodziliśmy i mówiliśmy w sonet Mickiewicza, czy ewentualnie jakiś wiersz Kałczyńskiego, Wolińskiego, to profesor przerywał i mówił: drogie dziecko, czy tam panie Ignacy, pani Nino, do Traczyków najmłodszych koleżanek, musi pani odróżnić w momencie, kiedy pani wychodzi i staje przed audytorium, że nie zwraca się pani tak jak do kasjerki, poproszę bilet do Milanówka, tylko musi pani dać pewien stopień tego polskiego słowa, słowa zawartego w poezji czy w prozie. Proszę Państwa, tę charakterystyczną uwagę pamiętam i dzięki prawdopodobnie tej uwadze znalazłem się w kręgu teatru, jednego, drugiego, radia, telewizji i tak dalej, i tak dalej. Również miałem bardzo miłą przygodę w radio, kiedy po skończeniu szkoły próbowano zorientować się, czy my się nadajemy, jeżeli chodzi o kontakt z mikrofonem. Wielki, znakomity aktor, a jednocześnie dyrektor Teatru Polskiego Radia, Michał Melina, zaprosił mnie, a właściwie jego sekretariat, żebym, jak to się mówi, dał próbę głosu. Przystąpił do tak zwanego castingu w dniu dzisiejszym, jak to nazywamy. Otóż ja przyszedłem, no troszkę speszony, do czegoś widocznie tam zostałem zaproszony, potrzebny, dano mi kartkę, na której było napisane: Aleksander Hrabia Fredro, rewolwer. Bo po prostu przygotowywano tę jedną aktówkę. Pan Melina wręczył mi kartkę, stanąłem przed mikrofonem i wygłosiłem to. Aleksander Hrabia Fredro, rewolwer. Proszę jeszcze raz, może troszeczkę tak nośniej, tak żebyśmy usłyszeli barwę pana głosu. Aleksander Hrabia Fredro, rewolwer. Dziękujemy panu bardzo. I odesłano do domu. Przyznam się państwu, że mój pierwszy występ w radio nie zachwycił mnie jako dyplomowanego aktora dramatycznego i bardzo cierpiałem przez cały tydzień. Właśnie bardziej ambicja moja cierpiała. Otóż, proszę Państwa, po tygodniu przysłano mi tekst
pan Medina zaprasza pana do Teatru Polskiego Radia i przesyła tekst. 60 stron, rola wiodąca. W ten sposób wyzbyłem się kompleksu. Że gdyby opowiadać o tych moich najrozmaitszych próbach literackich, to trwałoby to trwało. Proszę mi wybaczyć i organizatorom, że troszeczkę może, nie za długo, jeszcze zajmę Państwu trochę czasu. Otóż, proszę Państwa, to wszystko sprowadza się do takiego bardzo krótkiego, ładnego, jednocześnie bardzo trafnego spostrzeżenia, które poczynił krawiec Teatru Narodowego, który to dzisiaj obchodzi w tym miesiącu 250 lat. To było 50 lat wstecz. Ja byłem w Teatrze Narodowym, przygotowywałem Korwiana. I wszedłem do pracowni krawieckiej. Na co? Mam nadzieję, że w tej pamięci pan Moszkowicz na pewno mi wybaczy, dlatego że darzę go ogromną sympatią. Zwrócił się do mnie w sposób następujący. Panie Gogolewski, tyleś pan tej literatury napsuł i jeszcze się mierzysz? To wszystko sprowadza się do tego, że gdzieś tam pozostaje w sercach, pozostaje w pamięci, ale współczesnie. Bardzo dziękuję Kapitule, bardzo dziękuję panu Grzegorzowi Śmieckiemu, który był łaskaw w tak esencjonalny sposób przedstawić moją osobę państwu, a na zakończenie przedstawię się również od innej strony, a mianowicie aktor to tak niewiele. Potrafi jednak odkryć cel drugiemu, sens istnienia. To chroni go od zapomnienia, zostaje w sercach, we wspomnieniach współczesnych. Współcześni, śmiejecie się ze mnie, że kiedy piszę słowa, rymy, pytacie, czy my nie drwimy z wielkiej poezji, bo może to sam wiesz, Słowacki, Gałczyński może to napisał. Aktor by nie śmiał udawać wierszopisa. Więc co jest sztuką? Co poezją? Pytam was, o współcześni znawcy. Spojrzenie, gest i serca drżenie i przedrzeźnianie was, aktorskie cienie wielkiego świata teatru, faktu, ułudy, komedii ludzkiej wymyślonej już w przódy. Aktor, to tak niewiele? Ej, moi drodzy, kochani słuchacze i przyjaciele, dziękuję bardzo. Jesteśmy aktorami. Wszyscy. Z wyjątkiem paru dobrych komediantów. Bronisława Weiss, Papusza. Woda, która wędruje. Pani Sokradeł, tłumaczenie Jerzy Ficowski. Już dawno przeminęła pora cyganów, którzy wędrowali. A ja ich widzę. Są bystrzy jak woda. Mocna,
przejrzysta, kiedy przepływa. I domyślić się można, że przemówić pragnie. Biedna. Nie zna żadnej mowy, żeby nią gadać, żeby śpiewać. Coraz to pluśnie tylko srebrnie. Zaszemrze jak serce. Woda mówiąca. Tylko koń, co na trawie się pasie, niedaleko stajni, słucha jej i szum rozumie. Ale ona nie ogląda się za nim, umyka, odpływa dalej, by oczy nie mogły dojrzeć rzeki, która wędruje. Poprosimy jeszcze raz pana doktora Grzegorza Wyśniewskiego. Ten wiersz papuszy sygnalizuje nam kolejnego laureata Wielkiej Nagrody Honorowej imienia Witolda Kulowicza, Ryszarda Ulickiego. Poza wszystkim innym, o czym bardzo krótko powiem, wielkiego przyjaciela polskiej społeczności romskiej, obdarzonego też przez tę społeczność najwyższymi godnościami i wyróżnieniami. Ale Ryszard Ulicki to postać zaiste renesansowa. Jego pióro, którym włada bardzo sprawnie i z niezwykłymi owocami, zarówno w dziedzinie poezji, nazwijmy to lżejszego autoramentu, teksty kilkuset piosenek, które napisał, są wśród nich na przykład kolorowe jarmarki. Ale także tym piórem pięknie włada w dziedzinie, w sferze opowiadań, w dziedzinie dramatopisarstwa, w eseistyce, a jak trzeba, to i w ciętej publicystyce. Ale włada nie tylko piórem, także i długiem. Jest artystą rzeźbiarzem, rzeźbiącym w kamieniu. Jak więc Jerzy Hulewicz, brat Witolda, łączy w sobie talenta pisarskie i talenta w dziedzinie sztuk pięknych. Ale w tej koszalińskiej pracowni, w której pracuje, bynajmniej się nie zamyka. To miasto zna go także jako jednego ze swoich najważniejszych animatorów kultury w ostatnich dziesięcioleciach. Szefa swojej rozgłośni radiowej, jak kiedyś Witold Kulewicz w Wilnie. A w ostatnich latach współinicjatora, współzałożyciela i współredaktora doskonałego miesięcznika pod takim właśnie miesięcznik tytułem wychodzącego w Koszalinie. Jak kiedyś Kulewiczowie wydawali w Poznaniu z drugim. Koszalin współczesny trudno sobie bez Ulickiego wyobrazić. Ale też szybko zauważyła jego talenta i poczęła wysysać go z Koszalina na Warszawę. Posłował przez 4 kadencje, zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Kierował paroma związkami twórczymi, Związkiem Literatów Polskich, Stowarzyszeniem ZAIX, Związkiem Artystów i Kompozytorów Rozrywkowych. Przy tym wszystkim zaiste trudno wyobrazić sobie, jak on to wszystko łączy, jak daje radę, jak znajduje na wszystko czas i energię, wie, o tym pewnie tylko on sam. A przy tym zna go niemal połowa Polski. A ci, którzy go znają bliżej, nie tylko go bardzo szanują, ale najzwyczajniej w świecie bardzo go lubią. Uznana Ryszardowi Ulickiemu za nobilitację świata Romów. Zapraszam. Nagroda.
za nobilitację świata Romów. Nie zrobiłem w życiu habilitacji, nie zostałem profesorem. Miałem różne ambitne plany, ale uważam badanie mi honorowego tytułu Wójta Polskiej Romy za jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu, tak bardzo mobilizujących wydarzeń. Ta społeczność, tak tragicznie przez historię potraktowana, ta społeczność, która ciągle żyje na marginesie życia publicznego, niestety zepchnięta często na ten margines, stała się bardzo hermetyczna, nadal nieufna, nadal często poniżona, lekceważona. I to zaufanie, które mi ci ludzie okazali, nie da się opisać w prostych słowach. Ja się wśród nich czuję jak jeden z nich. Kiedyś, kiedy pisałem o nich, pisałem o nich, a teraz piszę my. To ta wielka, ogromna metamorfoza. A jeśli chodzi jeszcze o tę nagrodę, to chcę Państwu powiedzieć, że progres głośni radiowej przekroczyłem w wieku 18 lat. I złożę wyznanie niemęskie. Radio to jest jedna z największych moich miłości w życiu. I śni mi się montażówka, i ten stary stół z dola zależał, i ta esencja klejąca, i to polatywanie w świecie dźwięku, wsłuchiwanie się w ten cudowny teatr ludzkiego słowa, namiętności, emocji, które są tam zapisane, że to, no, muszę powiedzieć, tak, dawno nie byłem tak wzruszony. Bardzo dziękuję. Melchior Mańkowicz, Karafka La Fontaine. Fragment. Nic wtedy dziwnego, że słowa biblioteka domowa mają bukiet zapachów jak kieliszek starego koniaku. Od Krasickiego aż po Witolda Hulewicza, którego biblioteka oglądana przeze mnie w Wilnie przepadła, jak i on sam, spopielały na Palmirach. To on pisał. Masz książkę pożyczoną? To źle. Winieneś sam mieć swoją własną, świeżą, nietkniętą i zawartą jak róża, nierozbudzona i pełna tajemnic. I sam karty masz rozcinać. I na każdym słowie razem z uważnymi spojrzeniami zostawiać krople duszy. Przeczytasz, powrócisz. Będziesz naokoło widział, tylko się tam w tobie coś w takiej chwili poruszy. Zobaczysz, jak po pewnym czasie ta książka cała pachnieć będzie twoją duszą. I ile tam na poecie ponarasta ciebie, i jak jej za nic nie będziesz chciał pożyczyć, byle komu. Przy dzisiejszej okazji trudno spotkać gdziekolwiek indziej ludzi tak serdecznie oddanych, z
sprawą literatury, sztuki w ogóle. Serdecznie się czuję tutaj raz traktowany, a po drugi raz z wielką tremą przed Państwem chcę wystąpić, zresztą jako ex-laureat tejże znakomitej nagrody. Minęło już chyba 11 lat, jak się mogę szczycić tą nagrodą, ale dane mi było wytypować człowieka, który jest wśród nas. Nie jest poetą, chociaż poezją się interesuje. Nie jest także malarzem, natomiast jest znakomitym grafikiem z wykształcenia, które właściwie nie nawiązują do tego, co czyni. Ja go określam jako poetę skalpela, rybca, ponieważ pracuje nad trudną sztuką graficzną w postaci linorytu. Proszę Państwa, tu na dole być może niektórzy z Państwa zwrócili uwagę na wystawkę, która jest prezentowana. Właśnie pan dr Zbigniew Jóźwik przedstawia próby ekslibrysów. Specjalizuje się w tworzeniu ekslibrysów właśnie. Czym jest ekslibrys na tej sali, tak gromadzonym zacnym ludziom, nie muszę tłumaczyć. Natomiast mogę powiedzieć bez żadnej tremy w tym przypadku, ponieważ pan dr Jóźwik, którego uhonorowano tą znakomitą nagrodą Witolda Pulewicza, jest naukowcem. Pracuje w tej chwili nad takimi dziełami, które będą utrwalane przez chyba do 60-lecia, ponieważ jego linoryt szczyci się tak wielkim poważaniem i jego autorytet znany jest nie tylko w kraju, ale także za granicą. Żeby czegoś nie przekłamać, proszę Państwa, ja podeprę się takimi notatkami i na co przepraszam. Wolę zawsze mówić z pamięci, ale tym razem tu padają różne terminy, daty i tak dalej. Nie chciałbym czegoś przeoczyć. Więc krótki taki rys. Urodził się w Opolu Lubelskim w 1937 roku. Skończył szkołę średnią jako chemik, później na lubelskim UMCS-ie magisterium obronił w dziedzinie, krótko mówiąc, nie chciałbym... Tak jest. Więc proszę Państwa, mamy do czynienia z osobą, która brała sześciokrotny udział w swoich wyprawach naukowych na Spitsbergen. Na Spitsbergenie nie fotografował, a wręcz jako przyrodnik odrysowywał występujące w tundrze roślinki, które mają dla mnie osobiście cechy niemalże ręki wielkiego Albrechta Dürera, ponieważ są to niemalże fotografie, a nie rysunki. W każdym razie uważam, że dr Zbigniew Jóźwik, który on się sam czuje poetą, kryje się z tym, ponieważ jest na tyle skromny, że nie chce występować jako poeta. On przemawia swoimi pracami w sposób tak poetycki i tak znakomity, że trudno nie przeżywać jego prac. Jakie nagrody ma, nie będę wyliczał, bo jest cała masa. I europejskie, i polskie zdobyte. Nie będę już tu przytaczał ponaglany zresztą. Oczywiście ja to rozumiem. Ten czas, który poświęcony jest na prezentację gości, a jeszcze laureaci się będą musieli wypowiedzieć. Ja bardzo dziękuję za uwagę i przepraszam za chaos, jaki swoje wypowiedzi sam dostrzegam. Dziękuję bardzo. Mistrz ekstrylisu Zbigniew Jóźwik za całokształt twórczości zapraszamy. Gracias.
że łączę ze sobą nauki ze sztuką. Światy te zaistniały w tym samym mikrofonie. We mnie. Do mikrofonu. Tak, przepraszam. W tym samym po poszukiwaniu. To może ja powtórzę, że łączę ze sobą dwa światy, naukę ze sztuką. Światy te zaistniały w tym samym człowieku, w tym samym, ale niekiedy odmiennym. Odmiennym, bo materiał odmienny, w nauce inny, w sztuce inny. Natomiast w tym samym, bo poszukiwanie prawdy tu i tam. Jeden z recenzentów mojej twórczości we wstępie do książki poświęconej świętemu Franciszkowi napisał mistrz cienkiej kreski. Chyba coś w tym jest. I żeby nie przedłużać, powiem tak, w swej skromności, że myślę, że są ludzie, którzy godniejsi ode mnie, aby tę nagrodę otrzymać. Ale także myślę, że święty Franciszek pewnie jest także zadowolony z tej nagrody. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jednym z najstarszych narodów świata są Ormianie. W Erywaniu jest niezwykłe muzeum starych rękopisów i książki ormiańskiej, która odegrała w tym kraju, w tym narodzie niebywałą rolę i misję. Jeśli ktoś nie miał potomstwa, nie miał dzieci, zamawiał u tego, kto był kopistą, jakieś ważne dzieło, puszczał w świat między Ormian i uważało się, że ma potomstwo. Takie arcydzieła można zobaczyć w Matenadaranie, tam właśnie w stolicy dzisiejszej Republiki Armenii. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię z powodu niezwykłego człowieka, który tutaj siedzi. Nazywa się Roman Kirilenko. To jest właśnie ktoś, kto nobilituje polską książkę swoimi okładkami, swoimi rysunkami niezwykłymi. To jest wielkiej klasy malarz, mający sukcesy międzynarodowe. W Polsce prawie nieznane po prostu. Niecierpiany pewnie przez środowisko, które jest zawistne, i nie cieszy się z sukcesów kolegi, a ten ma zagraniczne duże sukcesy po prostu. To jest ktoś, kto jest przyjacielem nas, literatów, reporterów przede wszystkim, ponieważ zdobi nasze książki taką sztuką, która jest piękna, która jest niezwykła, która cieszy oko, raduje duszę. Tyle, co mam do powiedzenia o tym właśnie skromnym, prawie nikomu nieznanym człowieku, który ponad 1000 książek w ten sposób odbiorny. Szanowni Państwo, pan Roman Kirilenko za wielki wkład w artystyczne dzieło powstawania książek. Graficzne słowa. Także nie będę przedłużał i co? Zapraszam do oglądania grafiki malarstwa wszystkich grafików i malarzy. Nie tylko z związanych z książką. Dziękuję bardzo Państwu. Wiesław Budzyński. Testament Krzysztofa Kamila. Fragment. Na pierwszy rzut oka Krzyś sprawiał wrażenie chłopca o usposobieniu chłodnym i skłonnym do kontemplacji.
nieco ponury i mało przystępny, jak go widzi Witold Stankiewicz. Szybko jednak wrażenie to minęło. Był bowiem w gruncie rzeczy rozmowny, dość bezpośredni, o naturalnym sposobie bycia. A takim był, gdy dał się rozruszać, gdy rozmowa go porywała. Z jednym zastrzeżeniem, nie opowiadał chętnie o swej twórczości. Melchior Wańkowicz, król reporterów polskich, mawiał, że kobieta zachodzi w ciążę, a reporter zachodzi w temat. Mamy tutaj kogoś, kto zaszedł w temat właśnie. To jest nasz laureat, pan Wiesław Budzyński. Ma on jedną wspaniałą cechę. Cechę pszczoły, która zbiera nektar, pyłek i wszystko pozostałe, żeby obdarować nas tym, co się nazywa miodem. Takimi książkami nas właśnie pan Wiesław obdarowuje. To są niezwykłe książki, pisane z myślą o normalnym czytelniku, który chce normalnych rzeczy, normalnych biografii. I za to mu dziękujemy, bo dzięki temu ten reporter, który jest pisarzem dużej rangi, co to wiele mówić, nas uszczęśliwia. Dziękuję, panie Wiesławie. Szanowni Państwo, dziękuję kapitule, ale dziękuję też Witoldowi Ulewiczowi tam w niebie. Przez duże kiedy w ubiegłym roku dziennikarka krakowska prowadziła ze mną wywiad i zapytała, skąd to we mnie się wzięło, ta pasja, czy tam nie wiem, jak to się to nazwało, powiedziałem, że sam nie wiem, chyba z nieba. I to z nieba, w chwili, kiedy autoryzowałem, było jeszcze duże N, ale w druku było już małe, bo ktoś w Krakowie Jana Pawła II nie wiedział, że jest jeszcze inne niebo. Ale to, co chciałem Państwu powiedzieć, krótko, bo będę się skracał, bo już sobie przygotowałem mowę dłuższą, trochę korespondującą z tym, co mówił pan Bogolewski, a nie umawialiśmy się. Chciałem powiedzieć o swoich nauczycielach, których dwa nazwiska już tu padły. Ale przede wszystkim to był Krzysztof Konkolewski, który jako wykładowca uniwersytecki wyuczył całe pokolenia dziennikarzy i pisarzy przez całe lata. Takiego drugiego nauczyciela dziennikarstwa w Polsce nie było. Ja miałem zaszczyt być jego uczniem i wymieniał mnie wśród swoich uczniów, wśród trzech, czterech nazwisk, które szczególnie wyróżniał. Tu na sali, bo w każdym zgromadzeniu takim się znajdą uczniowie Konkolewskiego. No przede wszystkim pani Wachowicz, którą wymieniam. Ale całe pokolenie dziennikarzy, znakomitych, wybitnych, jak Barbara Słyk-Kowalska, która też jest tutaj na tej sali, witamy serdecznie, jak Marzena Bosa, wdowa po Kazimierzu Bosku, drugim moim nauczycielu, o którym krótko zaraz powiem. Naszej nagrody.
Proszę? Laureacie naszej nagrody. Tak jest, laureacie nagrody, tak, tak. Ale tu już dzwonił na mnie. Tak, no, także przede wszystkim to krótko powiem o tych dwóch jeszcze moich nauczycielach. Bo to jest dość istotne, na jakich ludzi się trafia w życiu. To jest Kazimierz Bosek, który na łamach literatury prowadził boje o Kochanowskiego i któremu pomagałem piórem. Doprowadziło to do przyjaźni trwającej. Ja oczywiście pisałem krótkie teksty, te teksty musiały być uzgadniane, bo to były lata 80. Wiadomo, jakie w związku z Kochanowskim tam różne rzeczy się działy w Sycynie i tak dalej. Także przy tym, ja wtedy tego tak nie dostrzegałem, ale przy tych różnych uzgodnieniach ja się dużo nauczyłem. Ja teraz dopiero po jakimś czasie to widziałem. Przerodziło się to w przyjaźń, bo tych tekstów było dużo, po jak się później jeszcze spotykaliśmy. I aż ta przyjaźń trwała do śmierci Kazimierza 10 lat temu. Trzecim nauczycielem, już. Trzecim nauczycielem był Jerzy Ficowski. To był ktoś, o kim mówiono, że był człowiekiem konfliktowym, trudnym w kontaktach. W moim przypadku czegoś takiego w ogóle nie było. Nie wiem, czym go ująłem. Może tym, że w pierwszych moich tekstach o Szulcu nie było błędów jakichś rażących. Takie błędy się pojawiały lub też poważne nadużycia i do tej pory one trwają. Również w ostatnich publikacjach książkowych. To są bardzo poważne nadużycia. Ja teraz już jako ten biograf również Szulca to śledzę i to, na to odpowiem w odpowiednim miejscu i czasie. No i na tym kończę. Tym stwierdzeniem, że to wielkie szczęście, jakich ludzi się spotyka w życiu, ludzi dzielnych i szlachetnych. Dziękuję bardzo. Na ręce przewodniczącego, pana Karasia, jeszcze raz dziękuję za nagrodę. Dziękuję. Bardzo prosimy teraz o występ chór Signum. Na zewnątrz trochę przed. Przepraszam, że dzwonię, ale tu nie ma żadnych świętości, a na pana Romualda też już nie dzwoniłem. Przepraszam pana. Nie obrażam. Żeby nie przedłużać, mam pytanie, czy mają Państwo ochotę na pstrąga? Tak! Ale to nie będzie pstrąg w galarecie, tylko pstrąg szuchetka. Ryba, 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 ryba,
O jakże mi ciężko ta maleńka rybko ma. O jakże mi ciężko ta maleńka rybko ma. Rybko, 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 rybko ma. Szanowni Państwo, kolejna nagroda, pan Grzegorz Walczak za sztukę Obłoczeni, czyli Sen Chopina. Zapraszamy. Widziałeś serce? Grzesiu. Proszę Państwa, są miasta, o których można powiedzieć, że ich towarzyszy Jezus Locji. Takim miastem są Puławy. Z tego miasta wywodzi się właśnie nasz laureat. Człowiek pióra, doktor nauk filologicznych, asystent bliski, współpracownik profesora Doroszewskiego, doktor tych właśnie nauk, a przede wszystkim człowiek bardzo wszechstronny, poeta, satyryk, a równocześnie, co to wiele mówić, dobry śpiewak. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować Wysokiej Kapitule, szczególnie przewodniczącemu, który o mnie był łaskaw zapamiętać. Bo ja tu tak nagród nie dostaję z środowiska i z żadnych instytucji, tylko raczej dostaję, jak czasem mi się uda wygrać konkurs literacki jakiś pod tak zwanymi godułami, czyli pseudonimami. No tym razem było inaczej, więc serdeczne dzięki, chociaż rzeczywiście nie czuję się godny tej nagrody. I tak sobie właśnie pomyślałem, że wam mogę powiedzieć śpiewnie, ale poważnie chciałem powiedzieć o tym, że mój ojciec był oficerem Wojska Polskiego przed wojną. Potem był jednym z komendantów AK w czasach Puławskich, Janowskich, Lubelskich. I to był diament. Jego w tym samym roku, co Kulewicza, rozstrzelano w Palmirach, mego ojca powieszono w Auschwitz. To był diament. Ja jestem tylko pył, niestety. I napisałem rzecz pod tytułem Cień, który to wiersz mógłbym również swobodnie dedykować właśnie Kulewiczowi. Mam ten wiersz ze sobą, ale nie będę go czytać, no bo bym zaraz usłyszał dzwonki. Wobec tego nie rozumiem sytuacji, także wiem, co to jest czas sceniczny. Wobec tego wypełnię swoją rolę i powiem jeszcze tylko tyle, że ten wiersz pod tytułem Cień najprawdopodobniej będzie opublikowany w naszym Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Podglądzie, naszym periodyku. Nam może uda mi się również to przekazać do pisarzy polskich. To może Państwo wtedy sobie przeczytają. A ja jeszcze chciałem dodać, że cóż, piszę od dziecka, kiedy nauczyłem się pisać, a może nawet jeszcze wcześniej, ale marzenia mam innego typu właśnie, żeby śpiewać. Nigdy tego w zasadzie zawodowo nie robiłem. Jestem amatorem, niekształconym pod tym względem, więc dlatego Państwu zaśpiewam. Wspomogę się narzędziem. To jest rzecz taka, która tą muzykę Państwo znają. Ze skrzypka na dachu, tekst jest mój własny. No chodzi mi o ten wyrażenie pewnego dystansu do samego siebie, do swoich marzeń. Gdybym był ładyszem, di ba di ba da ba, ba da ba da ba da ba da, znaczyłbym dziś jeszcze więcej ja, niż by nawet premier sam. Hej! Szedłbym promenadą, di-ba-da-ba-da-ba, di-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Wokół szpaler zachwyconych dam,
paparazzi też by byli tam. Dyrygent każdy już liczyłby się ze mną, przy mnie na ważność on by stał. Byłbym jak gwiazdą, byłbym ja perła. A media by mnie wciąż prosiły o wywiad, kiedy tylko zechciałbym. Krew by mi prędzej w żyłach krążyła i gdybym był badyszem, to bym jeszcze dziś pokazał wam, jaki jestem niewielki pan. Hej! Śpiewam im plaskami, tak jak jeszcze tam nie śpiewał nikt, no i spełniłby się o mnie mit. Reżyser każdy już liczyłby się ze mną, robiłby to, co ja bym chciał. Ach, jako ja bym z tego przyjemność miał. I nawet wielki pas traciłby swą pewność, przy mnie na baszność on by stał. Ach, jako on by nieprzyjemność miał. Gdybym był ładyszem, gdyby tylko spełnił się mój plan, wtedy z wami zagrałbym dwa bank i bym jeszcze dziś pokazał wam, jaki to ja talent mam. Chciałem jeszcze dodać, że przy fortepianie zasiada Ewa Beata Osowska, z którą mam przyjemność również występować w mojej sztuce pod tytułem Obłocznik, czyli sen Chopina, z Olgierdem Łukaszewiczem, Henrykiem Dalarem, Marią Pomianowską. Ona tam właśnie jest główną pianistką, która kreuje Chopina we właściwy sposób. Zapraszam przy okazji, jak będą Państwo mieli okazję, to proszę przyjść. Do widzenia, dziękuję. Szanowni Państwo, poprosimy teraz pana Czesława Seniucha. Pan Czesław Seniuch za przyswajanie polszczyźnie skarbów piśmiennictwa literatury białoruskiej. Zapraszamy. Proszę Państwa, to znowu niezwykły człowiek, który naszym sąsiadom, Białorusinom, poświęcił bez mała całe swoje życie, przekładając skarby piśmiennictwa i literatury starobiałoruskiej i białoruskiej. Wystarczy powiedzieć, że jeden z najbardziej przenikliwych wierszy współczesnych zakonnikał, Siarcheja zakonnikał, Czarny koń Apokalipsy, on właśnie tłumaczył, a to jest rzecz o Czernobylu, o ratowaniu dzieci w sierocińcach, które były wokół, a kiedy nastąpił wybuch, nauczycielki wyprowadzały te dzieci na śmierć bez mała, mówiąc, smatrycie, jaka czudesna raduga, tęcza, a te dzieci były napromieniowane. Tenże zakonnikał w poemacie, który tłumaczył Czesław
Seniuch oddał ten cały dramat. Sam zresztą jako ratujący te dzieci został poszkodowany i boryka się z ciężką chorobą. Ale tłumaczył także kogoś, kto nazywał się Mickiewicz, Konstanty Mickiewicz, ale z tej racji, że napisał Nową Ziemię, takiego pana Tadeusza Chłopskiego, nazwał się Kołas. I on właśnie, tenże, który tu stoi, przetłumaczył 11 tysięcy wersów tego poematu. Za to właśnie, tak, za to właśnie go nagradzamy. Wyłącznie memu ojcu, który zginął w Tajce. Zginął w 1940 już roku i więcej nie był. Wiersz brzmi tak. Ojcze mój, któryś jest... Pardon. Ojcze mój, który... Ja po prostu straciłem mowę. Ja straciłem mowę po udarze, po potwornym udarze. To przeszedłem nie tak dawno, w 2012 roku. Nie tak dawno. Proszę mi wybaczyć. Nie będzie tego jeszcze. Chyba, że... Jeżeli pozwolicie, ja... Zupełnie innego, ale naszego poetu z tamtych stron, skąd pochodzi Mickiewicz i Kościuszka, w tłumaczeniu Czesława Seniucha, Włodzimir Niekleja, który i napisał taki sam poemat Pan Tadeusz, tylko napisał nie w Paryżu, a tu u was. W roku 1999 nazywa się Polonez. Również ma dużo wersów i tylko ostatnia część, 40 rozdział. Tak jest. Żegnaj Warszawa. Oczu wzalę. To wiatr, co w twarz mi kurzy miecie. Jeśli nie kochać się w Warszawie, to co ukochać na tym świecie? Ma w sobie zbylych coś królewien, rozkapryszonych, odsnotliwych. Poznalam w dumie ją im w gniewie. Królewskie miasto, bądź szczęśliwie. Bądź zdrowa, bywaj, wszystko gminie. Leczy na brzegu swojej mogile, pamiętać będą, jakżeś ty mnie przygłubiła, przytuliła w godzinę próby życia matni. Minęła tamta, kres się zbliża. Ach, jeszcze wpaść na plecy krzyży, poszukać sił na krąg ostatni. A stamtąd, gdzie królewski park rozgrana muzyka wypływa, tak romantyczna, pobudliwa, że jakże tak? Że jakże tak mam się z nią rozstać? Nie ma rady. Nad Wisłą gęsty deszcz ciąpiący, park z Karyszewskim niem ślepniący i gruchy odgłos słów. Ja mam radę być z tobą, miły. Ach, tyś rado, Warszawo. Drży ostatnia nuta, na lewo mosty, most na prawo i pożegnalny gest Zygmunta z kolumny. Żegnam cię, Warszawo. Bywaj mi zdrowy. Tłumacz Czesław Seniuch. Ja udał się wygłosić Jan Mickiewicz z rodziny związanej z Mickiewiczem. Państwo, ja chciałem przedstawić polskiego Normana Davisa w spódnicy, dlatego że Norman Davis napisał taką książkę Wrocław w pocztówkach.
Ta książka niestety leży w księgarniach tanich książek, a ta książka, o której chciałem powiedzieć, o tutaj mam, i jest tutaj jeszcze kilka egzemplarzy przy schodach, to jest książka o Warszawie, Krakowie, Częstochowie, Kielcach, pocztówkach właśnie. I ta książka schodzi jak ciepłe bułeczki teraz. Proszę Państwa, coś wspaniałego. Także ten, czy ta właściwie, Norman Davis, spódnicy, Polska Norman Davis, to jest Marzanna z Gazdów de la Tour. Mieliśmy w Warszawie taką pracownię pocztówek fotograficznych Państwa Gazdów. Franciszka, Józefa, Heleny, Eweliny Gazdów. Nie ma już tej pracowni, nie ma już tego domu przy ulicy Piusa. Tam patrzę na ten kwart z okna cały czas, tam mieszkam blisko. Ale proszę Państwa, zostały te pocztówki. I Marzanna de la Tour, która urodziła się na ziemiach odzyskanych, wychowała się częściowo na ziemiach odzyskanych w Gościnie, koło brzegu, teraz odzyskuje dla nas pocztówki. Również przepracowała 30 lat w Polskim Radiu. Robiła reportaże, robiła audycje w Katomajorze Sucharskim. Wspaniałe rzeczy o ludach świata. Jest to osoba tak skromna, a to, czego jej najbardziej zazdroszczę, to tego radiowego głosu, radiowego szarmu. Za chwilę zobaczycie Państwo Marzannę de la Tour i za chwilę uczcimy naszą jubilatkę. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, Marzanna de la Tour za książkę Drugie życie starych widokówek. Zapraszamy. Po którym, choć nazywa pracę defilat, po którym nikt nie defiluje i nikt nie chodzi.
chodzi, jak nie musi. To miejsce, które jest naprzeciwko hali koszyki, zostało puste, teraz tam stoi kontener tych, którzy remontują hale koszyki. A ja nic nie powiedziałam jeszcze o tych moich fotografach krajobrazowych, bo tak się oni nazywali, tak o sobie mówili. To był Franciszek Gazda, który urodził się jeszcze w XIX wieku. To mój ojciec młodszy od niego, o 11 lat, mama Helena, siostra moja. Cała ta historia jest tutaj i uważam, że jest świetnie napisana, bo jest napisana wstępem, tak właśnie szłam przez życie w tempie, szłam przez tę książkę też w tempie. To jest książka o moich poszukiwaniach, mojego życiorysu, moich początków. Dobrze napisana. Dziękuję. Państwa, teraz nagrody młodych, o słówko wprowadzenia poproszę pana Romualda Karasia, a nagrody wręczy były laureat nagrody młodych, pan Jędrzej Pliszka. Proszę państwa, to jest chyba najważniejsza z kategorii, nagroda młodych, bo do nich będzie należała przyszłość, oni może nas zastąpią lepiej tym, co my tutaj robimy. Zaczniemy od nagrody dla najmłodszych. Otrzymuje ją, proszę powiedzieć, Szymon Jeziewski. Tak, mamy trzy nagrody. Ja może przeczytam wszystkie, a pan Romek już potem gdyby dopowie. Pierwsza nagroda jest dla pana Tymona Jezierskiego za godną podziwu wytrwałość w ratowaniu polskich lasów. Kolejna nagroda młodych przypada panu Piotrowi Kruzowi za niepoznawcze pasje i dokonania. Trzecia nagroda przypada panu Markowi Parandocie za pracę edytorską. Proszę państwa, przed wami laureat, którego nagradzamy za wytrwałość. Zobaczył, jak się w naszym pionie, w naszej klatce schodowej marnuje makulatura. Postanowił zbierać ją dla szkoły, która prowadziła taką akcję i w ciągu roku szkolnego zebrał tonę makulatury. Ten właśnie mały człowiek pracuje w polskiej klasie. Otrzymasz książki, cały bór książek, który do ciebie przywędruje, takie, jakie sobie zamarzyłeś. Mamy drugiego laureata, Żółwika, który ma pasje niemcoznawcze, takie jak miał Kulewicz z konieczności. To jest ktoś, kto ma zainteresowania naukami ścisłymi, zdobywa nagrody, wyróżnienia. No i liczymy, że sprawdzi się w dalszej swojej nauce, pracy. To Piotr Plus. Właśnie za to przyznaję do pana nagrodę. Powiedział, że ma nadzieję, że mu wyjdzie. I trzecia nagroda dla pana Marka Brandoty, edytora, który ma już sporo osiągnięcia. To jest student prawa, pasjonujący się cywilistyką, ale to pomagający w powstawaniu ważnych książek. To jest druga jego pasja. Myślę, że bardzo trafiona, ponieważ jest pracowity, ambitny i skromny, co dziś się nie zdarza. Poza tym ma już narzeczoną i może poprawi populację w Polsce. Chciałem powiedzieć, że poprzedni laureat, Maciej Drozdziewicz, nasz, nie wiem, czy jest obecny, miał pogrzeb niestety w rodzinie, pewnie go nie ma. Nie zdążył przyjechać z Kielc. Te dyplomy, to jest student do niedawna Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dzisiaj jest już inżynierem, architektem. Zaprojektował wysoki 28-piętrowy budynek
rok pracował nad tym, dwie oceny bardzo dobre otrzymał, także już ukazują się książki z jego ilustracjami architektonicznymi, tych książek jest już kilka. To jest nasz laureat z poprzedniej edycji. Słowem, ci ludzie sprawdzają. Witold Hulewicz, getto. Artretyczne zaułki wygięte, domy krzywe walą się na siebie, więc w ostatecznej potrzebie klamrami arkad spięte. Odór kanałów, szczurów, nędzy, charczących krtani, drobnych pieniędzy, urok starości, lęk straconych światów, bezlik perspektyw, brak kwiatów. Przez szybki światło wejść się boi, żadna się rana tu nie goi. Czas brudno w mętnych ściekach staje. Tym ludziom życie każe na uboczu stać i zsie radość z ich przekrwionych oczu. Wszystko im bierze, nic nie daje. Po wyboistym chodniku sunie śliczna dziewczyna, strojna jak wiosna, oczy węglane, wydatne usta, w jej młodych żyłach war krwi zmysłowej leniwo chlusta. Matka jej sprzedaje ziarna słonecznika, a ona w wierszach bustuje. Sztuką się interesuje i wie, co to nowa muzyka. Teraz znowu niezwykłe nagrody przyznane dla, to jest wielka nagroda honorowa przyznana dla Mirosława Chojeckiego za dokumentalistykę filmową naszej narodowej historii. I druga nagroda, taka sama, przyznana Piotrowi Weichertowi. Jeśli Państwo co pewien czas w bardzo późnych porach oglądacie telewizję, to możecie zobaczyć w czasie najbardziej nieantenowym ich właśnie dzieła, nawet często parominutowe, 2-3 minuty podpisane właśnie Weichert czy Mirosław Chojecki. Ja nie chcę mówić, kim był, co to za postać Mirosław Chojecki. Państwo wszystko, wszyscy pewnie doskonale znacie. Podejmują oni także wielkie tematy, o których nie chciałbym mówić, ponieważ są one w tej chwili na ich warsztacie twórczym. Cieszymy się ogromnie z tego wyróżnienia i życzymy Panu dalszych wielkich sukcesów. Ze zdjęć nie wrócił Pan Piotr Weicher, no, także weźmie Pan Mirosław. Dzień dobry Państwu. To jest dla mnie ogromny zaszczyt naprawdę, bowiem ja do tej pory dostałem tylko jedną nagrodę w życiu. To było dokładnie 30 lat temu. I była to nagroda paryskiej kultury, nagroda przyjaźni z Instytutem Literackim. I teraz po raz drugi dopiero. Pomyślę sobie, że jak tak co 30 lat, to ja będę miał jakieś wreszcie dokonania. Bo wiecie Państwo, tu dostają nagrody różne osoby, artyści, pisarze, architekci, tak? A ja nie umiem nic robić. Ja jestem tylko prostym fizykochemikiem jądrowym. Bo ja tu zacytuję klasyka, moim zawodem jest dyrektor.
To znaczy? No właśnie, ja nic nie umiem robić, to ja tylko pracuję palcem. Ty zrobisz to, ty będziesz robił zdjęcia, ty to zmontujesz, ty to wyreżyserujesz, ty napiszesz scenariusz, a ja właściwie nic. Więc naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. I prosimy teraz pana Stanisława Rostworowskiego. To jest syn generała Rostworowskiego, dowódcy Armii Krajowej Okręgu Kraków, zamordowanego na Monteluki. Historyk, pisarz o katastrofie samochodowej wynikającej się z trudnościami, jakimi widać pokonuje w heroiczny sposób, publikując ogromne dzieła, w tym dzieło po Rostworowskich 2000 z czymś stron. Proszę Państwa, ja chciałem Państwu przedstawić profesora doktora Tadeusza Dubickiego. Jest to historyk. Człowiek, który jest i był członkiem Komisji Polsko-Brytyjskiej dla przedstawienia oficerów wywiadu, członkiem Komisji Historycznej Sztabu Generalnego w Londynie, członkiem redakcji Marsa, jest członkiem jako profesor PAN-u, jest członkiem encyklopedii przygotowywanej przez Andrzeja Słupcica, przedstawiającej ludzi wywiadu pośród żołnierzy polskich podczas II wojny światowej. Jest autorem 20 książek, 94 haseł w encyklopedii Polonii. Jest człowiekiem, który zajął się jednym właśnie wielkim tematem. Żołnierze internowani polscy w Rumunii. Ci żołnierze przechodzili przez dziesiątki granic, żeby zostawać lotnikami w Wielkiej Brytanii, żeby zostawać łącznikami, szli przez granice, szczególnie właśnie z Rumunii do oddziału, do okręgu Leszka we Lwowie, kiedy wychodzili właściwie z przekonaniem, że pewno nie wrócą łącznicy, kurierzy, którzy ginęli zamordowani przez Sowietów na granicy. Byli wśród tej Polonii rumuńskiej ludzie, którzy zostawali potem członkami rządu londyńskiego, którzy tworzyli sieci informacyjne od Bukaresztu przez Ateny do Kairu i Stambułu. I proszę Państwa, było to zgromadzenie ludzi, o których profesor Dubicki wydał kilkanaście książek, ukazując też sylwetkę pułkownika Beka, Rydza Śmigłego, jego ucieczki. I proszę Państwa, jedna rzecz. Ci wszyscy ludzie, o których on napisał, nigdy nie wątpili w niepodległość Polski. Nigdy nie myśleli, że do ich kraju przyjdzie żołnierz w kufajce z łyżką za butem i ustanowi rząd, który ich skaże na banicję. Ta banicja sprawiła, że wielu z nich może zostało zapomnianych, jak kurier Dobna, jak inżynier Hart, który założył część radiostacji Rumunii. O tym wszystkim napisał profesor Dubicki, który za własne środki dojeżdżał do Bukareszty, za własne środki dojeżdżał do Londynu, do archiwów znajdujących się w Muzeum Generalnym Polskiego. I za to, że przypomniał ludzi, którzy nigdy nie zwątpili w niepodległość Polski, odchodzili, umierali, ale w Polskę przyszło, nie żyli, należy mu się bardzo serdeczne podziękowanie i dlatego cieszę się, że jest
laureatem Nagrody Gulewicza. Dziękuję bardzo. Wielka nagroda, panie profesorze. Zauważyć mnie, drobnego wyrobnika Jo, który no już prawie 30 lat temu zaczął, oczywiście tak świetnie mówił pan Stanisław Rostworowski, badania nad tematami, które wydawały mi się ważne z różnych powodów, a przede wszystkim miałem ten cel, żeby znaleźć, odtworzyć te tematy i przywrócić pamięci polskiej i te osoby, które na to ze wszechmiar zasługiwały, a które były nieobecne w polskiej historiografii. Oczywiście wiem, że muszę się skracać, a więc nie będę już, zresztą to doskonale było przedstawione przez pana Rostworowskiego, moją drogę naukową. To, co uzyskałem dotychczas, mam nadzieję, że jeszcze będę miał tą możliwość, że opatrzność będzie sprzyjała tej mojej wenie, nie wiem, literackiej, już poniekąd można byłoby chyba powiedzieć. Nie ścigam się z panem Stanisławem Rostworowskim na liczbę książek wydanych, ale i stron przede wszystkim oczywiście. Też tam gratulowałem tego sukcesu, jakim było chociażby wydanie tej wiekopomnej księgi Rostworowskiej. A więc jeszcze, jeżeli mogę, tylko jedno słowo. Proszę państwa, wiele razy tutaj jest wspominane było Wilno. W jakim sensie jestem związany z tym miastem? Moja mama tam się urodziła, rodzina mojej małżonki w całości pochodzi, a więc można powiedzieć, że w 3/4 jesteśmy Wilnianami. Nie mówiąc już o ojcu, który też z dalekich okresów pochodzi. Dziękuję, że nas przyjęli. Zapraszamy teraz Kulsidium, a po występie w repertuarze łomuszkowskim, tak jak mam obiecywali, głos zabierze pani Barbara Wachowicz. Rzecz bardzo dobrze znana, pieśń wieczorna, czyli po nocnej Yeah.
nasza podpora. Postać znakomicie wszystkich Państwa znana, a przede wszystkim bardzo przestać. Następnym razem będę w pierwszej piątce, ostrzegam Romeczku. Dobrze? Śni mi się Polska. Drodzy Państwo, tą frazą zaczyna się wiersz Apolonii Skakowskiej z tomiku zatytułowanego symbolicznie Zegar Polskich Serc. Na tym zegarze wybiło wiele godzin działania tej wspaniałej kobiety. Twórczyni Centrum Kultury Polskiej na Litwie imienia Stanisława Moniuszki. Stąd ta pieśń wieczorna, którą Państwo usłyszeli przed chwilą. To centrum doczekało się imponującej monografii pod znamiennym i zasłużonym tytułem Centrum Czynu i Nadziei. Apolonia, którą nazywamy... A! Polonia! Kreatorka Zrzeszenia Polaków na Litwie, Polek na Litwie, festiwali pieśni polskich z Nadwilli, konkursów i festiwali pieśniarskich i poetyckich dla dzieci polskich, spotkań teatralnych sceny polskiej, wieczorów poezji polskiej, opiekunka i patronka zespołów polskich pieśni i tańca. Pisze Apolonia, śni mi się Polska na Alma Mater Vinensis i Złotą Księgę zostawia w Wilnie. Otworzyła tę Złotą Księgę swoich działań jako nauczycielka. Nauczycielka języka polskiego i literatury ojczystej w Wilnie. Kształciła pedagogów. Wydała i napisała wiele znakomitych podręczników dla tych szkół. Pod jej auspicjami odbywały się koncerty na rzecz i odbywają na rzecz najbiedniejszych, proszę Państwa. O nich też Apolonia pamięta. Najbiedniejszych Polaków, osób niepełnosprawnych, samotnych, chorych, dzieci i sierot. Wybierając Stanisława Moniuszkę na patrona Centrum Kultury Polskiej, ona przypomniała, że z wieży katedry pod wezwaniem świętego Stanisława, której do dziś niestety nie ma żadnej mszy w języku polskim, niósł się wspaniale hejnał grany przez trębaczy 5. Pułku Piechoty Legionów. Była to przecież fraza z litanii Stanisława Moniuszki do Matki Boskiej Ostrobramskiej. I z myślą o Moniuszce zrodził się piękny pomysł Apolonii utworzenia festiwalu muzycznie uzdolnionych dzieci i młodzieży polskich i litewskich. Ja byłam, proszę Państwa, na finale takiego festiwalu i serce rosło patrząc, jak te dzieci pospołu się łączą, jak te dzieci wspólnie śpiewają, jak te dzieci się wspólnie potrafią zrozumieć. W roku Mickiewiczowskim, 1998, z inicjatywy Apolonii Skakowskiej wystawiono Dziady, trzecią część, zagrano w celi Konrada. No jeszcze wtedy na szczęście istniejący, tam gdzie był więziony Mickiewicz i jego promieniści przyjaciele. Do Apolonii Skakowskiej skierowano szereg podziękowań, że w tymże roku Mickiewicza Centrum Kultury Polskiej na Litwie zorganizowało wspaniale Tydzień Mickiewiczowski na ziemi wileńskiej. I proszę Państwa, podczas tego tygodnia odbył się ogromny cykl spotkań polonusów przybyłych z ojczyzny z harcerzami polskimi działającymi pod mickiewiczowskim hasłem Ojczyzna, nauka, cnota. Polskimi szkołami w Solecznikach, gdzie Mickiewicz po raz pierwszy zobaczył obrządek dziadów, w Jaszunach, gdzie rezydowali znamienici profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego Jan i Jędrzej Śniadeccy. To zasługą Apolonii Skakowskiej jest nadanie Szkole Polskiej w Solecznikach właśnie imienia rektora Uniwersytetu Wileńskiego Jana Śniadeckiego. Drodzy Państwo, Apolonia ponad ćwierć wieku pracuje bezinteresownie.
całe życie działa wedle przesłania ze swoich wierszy. Pamiętaj, że łączy nas kolor biało-czerwony. Śni mi się Polska, pisze, tuląca do serca Polaka każdego. Niechaj ta Polska nie będzie snem, niech będzie jawą. Niech będzie ojczyzną godności i honoru. Taką, których właśnie tacy ludzie z naszych utraconych kresów, jaka Polonia Skakowska, są najpiękniejszym, najszlachetniejszym przykładem. Kapitule, przewodniczącemu tej kapituły za uszanowanie pracy, no tej skromnej pracy w Wilnie i na Wileńszczyźnie. W związku z tym Centrum Kultury Polskiej na Litwie imienia Stanisława Moniuszki dzięki takim ludziom jak pani Barbara Wachowicz zdobyła tytuł laureata Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. I Centrum Kultury obecnie uznało za potrzebę uhonorować najwybitniejszych Polaków, zarówno na Wileńszczyźnie, w Wilnie, na Litwie, a także i poza granicami Litwy, złotą statuetką wybitnego polskiego kompozytora, muzyka, ojca polskiej opery narodowej Stanisława Moniuszki. I tę statuetkę złotą dzisiaj przywiozłam tu, do Warszawy, na tak piękną, bogatą, wspaniałą uroczystość. Z dnia 19 listopada 2015 roku złotą statuetkę imienia Stanisława Moniuszki przyznano Romualdowi Karasiowi, miałem jedyną pasję sportową. Chciałem być mistrzem Polski, mistrzem Europy, mistrzem świata, olimpijskim. Nic mi z tego nie wyszło, ale tu jednak coś dźwiga. A jeszcze jestem w dodatku niemuzykalny, poza tym mam przez kombę uszkodzone uszy i słabo słyszę.
proszę pana. Dziękuję pięknie pani Apolonie. O, wszystkiego się spodziewałem, ale nie proszę tego. Proszę państwa, po pani Barbarze Bakowicz coś dla mnie mówić, bo słuchajcie, kochani, pani, czy można, to pewnie, że można powiedzieć mądrzejszego. Powiem tylko krótko. Nie pragnę skrzydeł, aby latać, a pragnę dobrych ludzi, dzięki którym nie upadnę. Lech Jaworski, pies Archanioła. Wyszłaś z mego cienia, jakbyś sama była częścią czegoś, co we mnie dawno krzyczeć chciało. A ja bez wahania w cień ten się wtopiłem. I to, co mną było, być mną już przestało. Patrząc w twoje oczy, przestałem być pewny, czy to nie w mych własnych obłęd do mnie woła. I głosy słyszałem, które mi mówiły o dziecku pożartym przez psa Archanioła. Spuszczony ze smyczy pianę toczył z pyska, dławiąc się w szale krwawymi resztkami. I słuch mi rozerwał ryk trąb Archanioła, co też patrzył na mnie twoimi oczami. Dziś mi się śniło to dziecko wciąż żywe, za ręce trzymało nas czule oboje, lecz potem znów wszystko się cieniem pokryło. I znów widziałem tylko oczy twoje. Nagrodę specjalną otrzymuje pan Lech Jaworski za wybitny debiut poetycki tom Pełnia Nicość. Proszę państwa, ja sporo czytam poezji, choć nie jestem poetą, jestem reporterem, tylko kiedy wpadł mi do rąk ten tom, zacząłem czytać i miałem nieprzespaną noc. Myślę sobie, może moja ocena była nie najlepsza. Poszedłem do Hybryd, akurat nie na wieczór autorski pana Jaworskiego. Otóż jego wiersze z tego tomu debiutanckiego, tego debiutu, czytał jeden z najwybitniejszych poetów polskich, Ernest Bryl. Wydało mi się, że się jednak nie pomyliłem, że ta noc warta była właśnie tej poezji, mądrej, głębokiej. Kim jest pan Jaworski? To prawnik, doktor praw, działacz społeczny, ktoś, kto myśli, kto pracuje i kto zapracowuje na swój sukces. Niewątpliwy sukces, jeśli chodzi o ten debiut, bo z tej książki można by zrobić 5, a 10 może nawet tomików poetyckich, których namnożyło się setki, jeśli nie tysiące dzisiaj. Serdecznie gratulujemy panie Tomaszu. Grzesiu, chodź tu do mnie, kochanie. Gdzie boję się ciebie. Szanowni państwo, więc nie będę zabierał nikomu zbyt wiele czasu, zwłaszcza, że rzeczywiście dopadła mnie trema, choć myślałem, że umiem wypowiadać się publicznie. Przede wszystkim chciałem podziękować szanownej kapituły z jej przewodniczącym panem Romualdem Karasiem. Ja rzeczywiście debiutuję tomikiem poetyckim, chociaż jest to efekt
powiem szczerze, 25 lat pracy, więc trochę w to te wysiłku i pracy włożyłem. Nic mądrzejszego niż to, co tam napisałem, nie powiem, więc dodam tylko jeszcze jedną rzecz. Chciałem bardzo serdecznie podziękować kapitule nie tylko za tę nagrodę, nie tylko za to, że mogę znaleźć się w gronie tak znakomitych laureatów, ale również za to, że dzięki temu mogę znaleźć się tutaj wśród Państwa, wśród tak znakomitych osób, luminarzy naszej kultury. Bardzo serdecznie za to dziękuję, no i obiecuję na następny tomik nie czekać następnych 25 lat. Dziękuję bardzo. Robert Frost, Blueberries na jagody. Fragment. Tłumaczenie Jędrzej Piszka. Trzeba ci widzieć to, co ja ujrzałem, gdy do wsi przez łąkę Patersona zmierzałem. Jagody grube jak paluch, niebieskie jak niebo pogodne, aż rwące się, by zadudnić w wiadrze tak dorodne. A wszystkie dojrzałe i żadnej zielonej, tak, wszystkie dojrzałe. Szkoda, że nie widziałeś. Tylko nie wiem, z której strony łąki je mieniałeś. Proszę Państwa, to będzie nagroda znowu niezwykła. Pamiętajmy o jednym. Słowo Polska pochodzi od pola. Słowo Polska pochodzi od pola. Polskę tak rozumianą sławił już Gal Anonim. Pisał o niej Rej, gospodarując. Pięknie wypowiadał się Kochanowski. Gospodarzem znakomitym był Praszewski. Raymond po nagrodzie noblowskiej kupił majątek. Usiłował też gospodarować. Ale oto pojawił się na horyzoncie ktoś taki jak dr Kazimierz Pliszka. Pojechał do Stanów Zjednoczonych, miał pracować nad truskawką z woli pana profesora Pieniążka, a pojechał na plantację, zainteresował się borówką amerykańską, spolonizował tę borówkę amerykańską. Dzięki temu Polska stała się potęgą borówkową. Tylko raz pokonaliśmy Niemcy w piłce nożnej, a leżą na łopatkach, jeśli chodzi o produkcję borówki amerykańskiej. Jedno wielkie zwycięstwo. Jedno wielkie zwycięstwo. Mały przyczynek tutaj do polityki Ministerstwa Rolnictwa. Kiedy zaprosiłem pana ministra, żeby przyszedł tu i posłuchał, co my mówimy o borówce, to jakiś doradca polityczny wystosował list do Rajmunda Karysia. To do mnie. Zmienił mi imię, zmienił mi nazwisko i powiedział, że mi się stypendium nie należy z racji jakiejś borówki. Ani ja go stypendium nie prosiłem, ani nie nazywałem się Karyś, ani nie miałem na imię Rajmund. Co ten idiota polityczny sobie myślał, to ja do prawdy nie wiem. Proszę Państwa, ale mamy tutaj pana Ireneusza. Proszę się pojawić. Gdzie pan jest? Panie Ireneuszu. Komorowski. Rozmyślił się. Idzie tu już czy nie? Idzie, tak? Dobrze. To jest prezes Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej. Ktoś powalnie zapracował na ten sukces właśnie. Sukces, którego tutaj święcił także syn. Ten przekład to jest przekład syna Kazimierza Pliszki, który tu wręczał nagrodę Młody, ponieważ państwo Piszkowie fundują właśnie nagrody. Tak jak Kazimierz Pliszka też ma powalnie. Moje gratulacje sukcesu, wiadomo jaki.
Proszę Państwa, po takich znakomitościach ja muszę powiedzieć, że mój dorobek jest tak skromny, że ja traktuję tę nagrodę jako takie upomnienie. Ty się, chłopie, weź do roboty. To jest na przyszłość, więc pewnie ta nagroda mi się kiedyś będzie należała, ale odbieram ją już dzisiaj, za co kapitule. Bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast pomyślałem sobie, że jest to znakomita dla mnie okazja, żeby z tej prowincji powiedzieć słowo do Państwa. Mam nadzieję, że ten dzwonek mi nie zadzwoni. Mianowicie, jadąc tutaj, no cóż może nas łączyć? I znalazłem jednak takie miejsce, które nas zespala. Mianowicie, my żywimy Polskę, a Państwo żywicie ducha narodowego. Jeśli człowiekowi chleba zabraknie, człowiek umiera. Jeśli narodowi zabraknie kultury, zabraknie historii, zabraknie tożsamości, ginie naród. I w tym miejscu moje podziękowanie. W imieniu mojego środowiska, w imieniu córek, które tutaj ze sobą przywiodłem, ponieważ one, czytając Państwa książki, te historie zbierane z okruchów niepamięci pośród tego morza zafałszowań, morza manipulacji, to w Państwa rękach leży walka z tą kulturą, w cudzysłowie, subkulturą bolszewicką. Jeśli, proszę Państwa, młody człowiek, choćby dzieci, na jedno dziecko było 500 czy 5 tysięcy złotych, jeśli młody człowiek nie przeczyta takiej książki jak Dom Julii, którą pan Romuald Karaś zechciał mi przysłać wraz z zaproszeniem, to, proszę Państwa, i tak z tego kraju wyjedzie. A taka książka nie pozwoli na to. Czytałem ją do samego rana. Znakomita książka. O Polce, która walczyła o godność, walczyła o ziemię, walczyła o pamięć. To jest bliźniacza książka. Może do tej, jaką kiedyś nabyłem w Drozdowie, rodzinnej rezydencji państwa Lutosławskich, Izabeli Wolikowskiej z domu Lutosławskich. O walce kobiety z nawałą bolszewicką. Maleńka książka. Jakżeż poruszająca, jakżeż wzruszająca. Za to wszystko, co Państwo robicie dla kultury, dla przetrwania naszego narodowego, chciałem w imieniu właśnie swojego środowiska bardzo, bardzo gorąco podziękować Państwu. I życzę, żebyście Państwo mieli moc ducha, wspaniałe natchnienia, wielkie natchnienia, no i tego otoczenia decydentów, takiego, które nareszcie pozwoli chodzić w polskiej kulturze niegłodno, niegłodno. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to było jedno z najpiękniejszych i najmądrzejszych wystąpień tutaj. Stefan Żeromski, Wiatr od morza, pragnę. Patrz pan, patrz, pociąg na Helu, mówił do Niemca Anglomań. I cóż, śmieszna impreza Polaków. Ejże, ten pociąg nawiezie ich tu z głębi lądu. Obsiędą ten przylądek i zaludnią. Wysypią na piaski z jednej i drugiej strony tysiące, tysięcy dzieci.
uczynią z jałowego pustkowia południową plażę w tych północnych wodach. Będą się tu leczyli i nabierali zdrowia. Wsiły tu porosną. Będą tu wypłukiwali wszystek brud i skarlenie swe w niewoli nabyte. A gdy się dobrze nauczą myć, czesać, kąpać, a gdy się jeszcze nauczą po waszemu zamiatać, szorować, no i pracować, biada synowi Bismarka. Nagroda imienia Witolda Kulewicza przyznana Stefanowi Truszczyńskiemu za wskrzeszanie idei Grotu Polski w Pomorzu. Panie Stefanie, pan ratuje w tej chwili honor polskiego reportażu. Pańskie teksty drukowane w piśmie Wnet czyta się z zapartym tchem. To są niezwykłe teksty. Jeśli mogę znów nawiązać do Żeromskiego, którego okrągłą rocznicę teraz mamy świętować, to powołam się na jego pierwszą powieść o dziennikarstwie polskim, Promień. Pan jest tym Raduskim, bohaterem tej powieści, który walczy z przeciwnościami. Chodzi o to, żeby znowu życie zakwitło na wybrzeżu, żebyśmy cieszyli się stocznią i statkami, rybołówstwem, wszystkim to, co żyje w pańskich tekstach. Mądrych, poruszających, kompetentnych bardzo. No i wyprzedzających to, co w tej chwili się stało, powołanie tego ministerstwa, byśmy tę nagrodę nie pod to ministerstwo robili, a dużo, dużo wcześniej pańskie teksty prowadzili taki oto zestaw wielki, żeby teraz pana nagrodzić. Tyle, nic więcej nie mam do powiedzenia. Serdeczne gratulacje. To jest właśnie. Podrażony, a cieszę się, że jestem zaszczycony. Ta nagroda jest dużo, dużo na wyrost. I tylko morze jest nasze jedyne długie na 500 km. Strasznie i zaniedbane wszystko. Także kilku Kulewiczów by się przydało, albo przynajmniej dwie. Pani Barbarę, żeby to wszystko pisać. Jeden Żeromski by wystarczył. No tak, ale Żeromski i za mało widocznie powiał, bo w tej chwili wywiało tych ludzi, tych marynarzy. Ja też jestem z rodziny marynarza. Więc to, co się było, ja tam po wojnie rodzice wrócili w swojej sobocie w Gdyni, więc to, co w tej chwili jest, to jest smutek, ale może będzie lepiej. Tutaj jest pan doktor Szczyński, też nad morza, ważny człowiek i mieszka tam, pracuje, więc o świetną biografię będzie chyba wymowa. Natomiast bardzo serdecznie państwu dziękuję i polecam, oczywiście Kurier Netu, to dał mi szansę wydrukowania takich dużych, dużych reportaży. Dzisiaj to tak się tylko czyta te SMS-y, a czasu i miejsca na większe teksty nie ma. Felietony, artykuły publicystyczne, też jest to jakaś tam dziedzina. Oczywiście to jest dziedzina skromna, reporterska, jestem reporterem, 50 lat biegałem po świecie, biegam jeszcze i po Polsce, no i tak sobie się tego zebrało. Dziękuję bardzo. Przed państwem kursigrum. Proszę państwa, trudno sobie wyobrazić, żeby na takiej jak dzisiejsza podniosłej uroczystości
nie zabrzmiała choćby jedna nuta Fryderyka Chopina. Okazuje się, że Chopina można również śpiewać churalnie. Zaśpiewamy etiudę. Kategoria dotycząca małych ojczyzn. Trzy nagrody. Dla pana Macieja Adamskiego za umiłowanie małej ojczyzny. Dla pana Michała Ciesielskiego za renegowanie Forum Koblińskiego fenomenu trasy regionalnej. I dla Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego imieniem generała Józefa Wybickiego w Śremie za kreowanie wybitnych postaci swojej szkoły. Proszę Państwa, nie doceniamy zupełnie Wielkopolski. Myślę, że powinniśmy brać przykład choćby w organizacji imprez. Kiedy byłem na takiej właśnie imprezie,
niezwykłej zorganizowanej przez pana Adamskiego, mianowicie było to wręczenie nagród w konkursie na opisanie aparatem fotograficznym, kamerą ziemi ojczystej, tej małej ojczyzny, w zasięgu właśnie rodziny Chulewiczów. I tych kandydatów do nagrody była ponad setka. I było to co do minuty wszystko wspaniale przygotowane, tak jak być powinno po prostu. I muszę się długo uczyć, żeby tak to zorganizować, jeśli w przyszłości coś takiego będziemy robili. Pan Adamski jest alfą i omegą tej małej ojczyzny. To jest anglista z wykształcenia, o światowej orientacji, ale to dobro wyciągane z mądrości świata oddaje właśnie swojemu Trzemesznu, tam gdzie do szkoły chodził Witold Chulewicz z kłopotami rozlicznymi, wiadomo. Także serdeczne gratulacje i radość, że to jest już druga nagroda, bo wcześniej była nagroda młodych za Karola Adamskiego, który odnalazł ciekawe szczegóły dotyczące rodziny Chulewiczów w języku niemieckim i mamy pamiątkę zachowaną już z tego czasu. Proszę. Serdeczne gratulacje. Państwo, chciałem bardzo serdecznie Wysokiej Kapitule podziękować za to wspaniałe wyróżnienie. Nie będę czasu zabierał, powiem w kilku zdaniach. No, staram się w Trzemesznie kultywować tradycję tego miasta i szkoły, też której jestem absolwentem. Tam to też wiceprezesem Stowarzyszenia Absolwentów. No, jestem poniekąd kolegą szkolnym nie tylko Witolda, ale i Jerzego, i Bogdana, i mniej znanego Wacława Chulewicza. Parę pamiątek u nas w Trzemesznie się zachowało. Staramy się o nich, o braciach Chulewiczach pamiętać. Konkurs filmowy temu ma służyć. Udało się pierwszą edycję w zeszłym roku przeprowadzić. W tym roku z pewnymi kłopotami, ale będzie kolejna edycja. No cóż, Trzemeszno to jest takie małe miasto trochę wielkich ludzi, bym powiedział. Bo jeżeli tutaj za okno wyjrzymy, stoi Jan Kiliński, urodzony w Trzemesznie. To taka pierwsza postać bardzo znana, ale był wspomniany tu Jerzy Śniadecki, też absolwent naszej szkoły w Trzemesznie. Można wspomnieć Hipolita Cegielskiego, Mariana Langiewicza. Jerzy Waldorf też miał pewien epizod. Mógłbym tak długo i długo, ale nie będę czekał na dzwonek. Panie Romuładzie, na koniec, w zeszłym roku przekazałem takie skany. Zachował się arkusz ocen Witolda Chulewicza. Pozwoliłem sobie to zeskanować i na pamiątkę zostawić. Jest jeszcze jedna pamiątka. Niestety nie zachowały się jego prace. Rok 1913, w 1945 roku szkoła została podpalona w zasadzie ostatniego dnia pobytu Niemców w Trzemesznie. I jest komplet prac z różnych lat. I akurat prac końcowych Witolda Chulewicza nie ma. Jest praca z Greki Bogdana Chulewicza zachowana, może następnym razem. Natomiast jest taka książka. Co roku było sprawozdanie szkolne, sprawozdanie Królewskiego Progimnazjum w Trzemesznie. Przedtem to było gimnazjum, ale uczniowie w 1863 roku wyruszyli do powstania styczniowego, wobec tego, czego władze pruskie zamknęły szkołę. Potem ją otworzono, ale niestety nie mogło to być pełne gimnazjum, tylko progimnazjum. Zresztą te patriotyczne tradycje i spiskowania w Trzemesznie są długie. Władze pruskie nazywały Trzemeszno niespokojnym miastem powstańców. To taki charakterni ludzie byli zawsze. I praktycznie w każdym powstaniu walczyli i uczniowie tej szkoły też. Tutaj jest fragment, takie zdjęcie, gdzie jest wymienione właśnie von Chulewicz Witold. Sprawozdanie 47 za rok szkolny 1912-1913. Taka skromna pamiątka. Ja staram się zdobyć oryginał, więc może na 21 edycję uda mi się tu przyjechać z oryginałem, a nie kopią. Dziękuję bardzo.
Nagroda imienia Witolda Kulewicza przyznana Michałowi Ciesielskiemu na 20-lecie Forum Pomylińskiego pod fenomenu prasy regionalnej. Proszę pana. To naprawdę jest fenomen, co pan robi. W niewielkim miasteczku ukazuje się pismo o randze ogólnopolskiej, choć jest regionalne. Takie pismo redagował w Wilnie kiedyś, ale tylko przez rok, Witold Kulewicz. To był Tygodnik Wileński. To jest pismo świetnych piór, zarówno miejscowych, jak i tych ogólnopolskich, z centrum powiedzmy, bo tam siedzi Marian Pilot, laureat NIKE, który stale pisuje i jest w kolegium redakcyjnym. Tam spotykam teksty Andrzeja Dobosza i innych, oprócz wspaniale pisanych tekstów miejscowych autorów, opowiadania, eseje, krótkie formy, fotografika znakomita. Jak to pan robi? Przez 20 lat to wydaje po prostu. Za to panu się należy nie Nagroda Kulewicza, ale Nagroda Państwowa. Państwowa, proszę pana. Tak jest moje zdanie, bo pan jest właśnie solą tej ziemi wielkopolskiej, która broni się mądrością, pracą przede wszystkim, pracą. Serdecznie panu gratuluję, cieszę się. Proszę państwa, właściwie o forum już wszystko powiedziano. Dziękuję za te piękne słowa. Dodam tylko tyle, że mieszkam w Kobylinie, to jest małe miasto w Wielkopolsce południowo-zachodniej, w powiecie kotoszyńskim. Chciałem skorzystać z tego, że jestem nie pierwszy raz w Warszawie, bo w Warszawie byłem po raz pierwszy pół wieku temu, jako licealista. W lipcu 65 roku i z tego czasu, z tego pobytu pamiętam przede wszystkim pobyt, znaczy poszliśmy z ojcem do Teatru Narodowego na sztukę Rolfa Pokuta Namiestnik i wtedy po raz pierwszy na żywo zobaczyłem na scenie Gustawa Holoubka i Andrzeja Szczepkowskiego. Oczywiście byliśmy też wtedy, ojciec pokazał mi Dom Chłopa, byliśmy na Powązkach, zjedliśmy obiad w restauracji Trojka. Pamiętam, że to był szaszłyk. Takie jest moje wspomnienie z pierwszego pobytu w Warszawie. Ale dzisiaj jestem po raz pierwszy w Domu Literatury. Uważam, że jest jedyna okazja, aby właśnie teraz powiedzieć o kilku pisarzach, krótko, wymienię ich tylko, związanych z Kobylinem. A więc Stanisław Leszczyński, król i pisarz, publikujący głównie po francusku, który był właścicielem Kobylina, który miał w Kobylinie zamek i którego słowa głos wolny, wolność ubezpieczający jest mottem Forum Kobylińskiego i figuruje na pierwszej stronie każdego numeru przy winiecie. Tak. Drugi pisarz to Samuel ze Skrzypny Twardowski. Mieszkał w Zalesiu Wielkim kilka kilometrów od Kobylina. Tam napisał największe swoje dzieła, między innymi Wojnę domową, Nadobną paskwalinę, Dafnis, która w drzewo wodkowe przemieniała się i inne. Kiedy zmarł 6 lipca 1661 roku, to dokładnie ustalił profesor Roman Pollak z Uniwersytetu Poznańskiego, to został pochowany w Kobylinie, w podziemiach klasztoru ojców, wtedy Bernardynów, teraz to jest klasztor Franciszkanów. Ta sama rodzina zakonna, bracia mniejsi. Ten grób niestety się nie zachował, ponieważ kościół był wielokrotnie plądrowany, ale w kwietniu 2002 roku odbyła się uroczystość w tym kościele i w prezbiterium umieszczono epitafium. Tablicę epitafijną z wierszem autobiograficznym Twardowskiego. W tej uroczystości uczestniczył i wiersze Twardowskiego recytował wybitny aktor Jerzy Radziwiłłowicz. To był kwiecień 2002 roku. Trzecim pisarzem, już ostatnim, o którym tutaj wspomnę, jest rodowity kobylinianin Andrzej Glaber, który urodził się około 1500 roku, data nie jest dokładnie ustalona. W 1518 został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński
został profesorem tego uniwersytetu, był tłumaczem. Tłumaczył Arystotelesa, problemata Aristotelis, tłumaczył Macieja Miechowite na język polski. Również wydał Żołtarz Dawidów, czyli psał też Walentego Wróbla. Ponadto, bo znał język grekę, łacinę, niemiecki, ponadto pisał swoje własne utwory. I w tych dziełach, i tutaj dochodzę do sedna, bo uważam, że jest to pisarz niesłusznie zapomniany, niedoceniony, że on w swoich pismach bronił kobiet. Pisał o subtelności umysłu kobiecego. Postulował, aby kobiety miały prawo do kształcenia się, do zdobywania wykształcenia. Był to więc bodaj pierwszy w Polsce feminista. A więc uważam, że niesłusznie zapomniany. Tak dziwne to nawet. Mówię jeszcze o tym, że jest dlatego, że właśnie przygotowuję numer forum, który będzie w dużej części poświęcony Andrzejowi Klawerowi. A teraz o nagrodzie. No bardzo serdecznie Państwu dziękuję, szanowni kapitule, za przyznanie mi tej nagrody. Ja ją odbieram jako nagrodę dla w ogóle dla całego zespołu, który przygotowuje każdy numer. To już pan Romuald Karasz o tym wspominał. Powiedział o panu Marianie Kilocie, który jest taką gwiazdą wśród tych współpracowników, ale jeszcze wymienię kilka znakomitości, takich jak Bernard Nowak, pisarz z Lublina, mieszkał kilka kilometrów od Lublina w Smolicach. I teksty, które ja publikowałem w forum, potem złożyły się na jego książkę Zbiór opowiadań Smolice numer 86. W zeszłym roku ukazało się drugie wydanie jego powieści Taniec Koperwasów. I fragment tej powieści też był drukowany w forum koblińskim. Spośród innych autorów, współpracowników jeszcze muszę wymienić pana profesora Jana Miotka, pana profesora Józefa Baturza, historyka literatury, znawcy zwłaszcza literatury XIX wieku z Uniwersytetu Gdańskiego. Wymienię jeszcze redaktorów z Rzeczy Kotoszyńskiej, bo jest taki świetny tygodnik ukazujący się od 1990 roku w Kotoszynie, Rzecz Kotoszyńska. I pani Romana Fiszko i Janusz Urbaniak, dziennikarze tego właśnie tygodnika, również pisują w forum koblińskim. Ponadto jeszcze chciałem wymienić Czesława Roszczaka, który pisze u mnie o sporcie, tak, już zbliżam się do końca. Jest to mistrz świata weteranów w rzucie dyskiem, tytuł zdobył w Sacramento w USA. Czesław Rychlewski pisze o gospodarce. To jest człowiek może nie związany z Wielkopolską, ale po prostu mój kolega z okresu studiów. No i na koniec, może powinienem jako pierwszą, bo to pani, Katarzyna Michalska-Jurdeczka, nauczycielka, polonistka, ucząca kiedyś w Rawiczu i w Koblinie, a też od kilku lat w Poznaniu. Tak, im wszystkim bardzo dziękuję, a kiedy mówię o długach wdzięczności swojej, to jeszcze powinienem wymienić dwie osoby, ale to znaczy moją babcię, Mariannę Okupnik i mojego ojca Józefa Cieszyńskiego, ale ponieważ no nie chcę tutaj przedłużać, wobec tego mogę zrobić tylko jedno, to znaczy opisać to w forum koblińskim. O. Dziękuję uprzejmie. Teraz będziemy nagradzali znowu Wielką Polankę, a właściwie Wielkopolan. To jest Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Józefa Wybickiego w Śremie. Proszę Państwa, znowu byłem na uroczystości poświęconej Kulewiczowi. Tablicę jedną w szkole ubudowano, a drugą to jest taka aleja sław tej szkoły. Każdy, kto idzie, to może zobaczyć Kulewicza na chodniku, po prostu jest jego portret i dowiedzieć się o nim to, co należy. To znowu jest przykład mądrej działalności Wielkopolan wśród młodzieży. Wspaniale zorganizowane imprezy, chóry piękne, recytacje doskonałe. No i przede wszystkim ta działalność absolwentów, którzy podtrzymują tradycję, a pani Wasielewska Gabriela stoi na czele tego stowarzyszenia i oby jak najdłużej nim rządziła ku chwale Śremu i nie tylko, bo i Polski. To tyle. Proszę. Thank you.
Szanowni Państwo, w tak zacnym gronie mogę tylko i wypada mi tylko milczeć. Kłaniając się Państwu naprawdę szczerze i z głęboką pokorą. Gratuluję Państwu wszystkim. Drugie podziękowania. Pierwsze Kulewiczowi, dlatego że zdawał średnią maturę, a my mieliśmy przecież tylko obowiązek wprowadzić go do galerii wybitnych absolwentów. Drugi Kapitule, że to zauważyła. I trzecie bardzo osobiste i szczegółowe, Panie Romualdzie, dla Pana. Bardzo serdecznie dziękuję za Pana obecność na naszej uroczystości, za to, że to Pan właśnie odsłaniał tablicę i odsłaniał medalion Kulewicza i za to, że Pan nam pomógł zdobyć film Kulewicza i w ogóle za całokształt. Dziękuję serdecznie. Zostawiam Panu wspomnienia z tej uroczystości, a dla Państwa, ponieważ nasze stowarzyszenie jest bardzo nieznane dla tych, którzy chcieli, bardzo proszę coś więcej o stowarzyszeniu i publikacja, którą wydajemy przy wprowadzaniu kolejnych absolwentów do Galerii Wybitnych Absolwentów. Dziękuję Państwu bardzo. Konstanty Ildefons Gałczyński, pieśń o żołnierzach z Westerplatte. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku i tak śpiewali, ach to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur, żołnierze z Westerplatte. I śpiew słyszano taki, by słoneczny czas wyzyskać, będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich wrzosowiskach, lecz gdy wiatr zimny będzie doł i smutek krążył światem, środek Warszawy spłyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte. Szanowni Państwo, Nagroda Główna imienia Witolda Kulewicza przyznana Andrzejowi Duszyńskiemu za 35 lat życia poświęconych upamiętnieniu epopei Westerplatte. Poproszę panią Barbarę Wachowicz do pierwszej części laudacji. Ja będę uzupełniał. Proszę bardzo. Panie dzwoni, proszę panie dzwonić, skoro na podróż. Drodzy Państwo, to był rok Chrystusa Pańskiego 1990, kiedy księgarni zakopiańskiej pyszniły się już takie obrzydliwe, kolorowe kiczydła na okładkach. I nagle zobaczyłam tę oto książkę. Niezwykłą książkę. Z niezwykłą okładką polskiego oficera zastygłego we wstrząsającej zadumie wspartego na szabli. Andrzej Dzycimski, major Henryk Sucharski. I w środku adnotacje. To oto zdjęcie ukazało się, pisze Andrzej Dzyciński, na okładkach pism szwajcarskich i brytyjskich na początku wojny. Szwajcarzy podpisali, co się stanie z moją ojczyzną. Tak zdaje się pytać komendant Westerplatte, który po bohaterskiej walce musiał skapitulować. Brytyjczycy,
Największy bohater Polski, dowódca Westerplatte, której dzielna obrona wstrząsnęła światem. W tej dzielnej obronie, obok znakomitej, jakże bogato i niezwykle udokumentowanej biografii majora Sucharskiego, poświęcił dr Andrzej Drzyciński rewelacyjną trylogię poświęconą Westerplatte. Przed szturmem, reduta w budowie i reduta wojenna, gdzie widzimy, cytuję, samotne Westerplatte poddane najtragiczniejszej i najbardziej heroicznej próbie obrony niepodległości, wywalczonej przez tych samych, którzy stanęli teraz na jej straży. Prowadzi nas Życiński przez 7 dni bohaterskich walk, aż po ów dzień straszliwy, 7 września 1939 roku, dzień kapitulacji i szwabskiego wrzasku. Ręce do góry, wy psy, bandyci, i zdarcie majorowi płaszcza, wstrząśnięcie czapki i wyrwanie krzyża virtuti militari. Za nimi zostały zrujnowane koszary, ale nie tylko. Została nietknięta płaskorzeźba białego orła i ze złamanym, co prawda, drzewcem, ale powiewająca ciągle zwycięsko biało-czerwona flaga. I te ostatnie słowa majora, zacytowane przez pana Andrzeja we włoskim szpitalu. Oby mnie tylko pochowali w kraju, choćby na najuboższym cmentarzyku, ale w Polsce. I jeszcze prośba. Ta odrobina ziemi to z grobu mojego ojca i trochę zasuszonych kwiatów z Polski. Włóżcie mi do trumny. Niech choć cząstka ojczyzny będzie ze mną. Spełnienie tego testamentu dokonało się pod ćwierćwieczu. 1 września 1971 roku spoczął major wśród swoich żołnierzy na Westerplatte. Drodzy Państwo, pracowałam on gdzieś w takim filmowym pisemku. Ostatnio pani Danuta Hanna Jakubowska, dyrektor działu promocji Mistrza Mowy Polskiej, która przygotowuje ze mną wywiad Rzeka, zapytała mnie, który z reportaży z filmów polskich szczególnie pamiętam. Ja pamiętam naprawdę tylko jeden. Reportaż mój z filmu Stanisława Różewicza Westerplatte. Powiedział mi pan Różewicz dokładnie tak, jak mówi pan, panie Andrzeju, w swojej wspaniałej trylogii, że nie batalistyka była najważniejsza, ale ludzie, ich odwaga, ich nadzieja, ich załamania, ale także ich wielkie moralne zwycięstwo. I oprowadzał mnie, panie Andrzeju, sierżant Michał Gawlicki, legionista, dowódca placówki Elektrownia na Westerplatte, kawaler virtuti militari. Pokazywał mi miejsce, gdzie był tor, który rozkręcał, przerywał, żeby Niemcy nie mogli do nich dotrzeć. Na Westerplatte sierżant obsługiwał kiosk ruchu, sprzedawał bursztynowe meble i pocztówki. Doczekał powrotu majora, ale nie doczekał tej chwili czerwcowej, którą tak pięknie pan cytuje w tej oto książce, roku 1987, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą powiedział: każdy ma swoje Westerplatte. Każdy! Tak jak bohaterowie pana książki, którą ukochaliśmy. Dziennik harcerza i szarotki. To przecież
pana kamienie na szaniec, panie Andrzeju. To przecież historia miłości tych dwojga młodych ludzi, tych wspaniałych harcerzy szarych szeregów, których katechizm zaczynał się słowy: życiem moim Polska walcząca i cierpiąca, wiarą moją Polska zwycięska i triumfująca. Ja po tym reportażu dostałam mnóstwo listów. Jak to? Jak to oprowadzał panią sierżant z Westerplatte, który sprzedaje pocztówki? Przecież oni wszyscy zginęli. Jak w tej sławnej, przed chwilą cytowanej przez pana pieśni. I prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Panie Andrzeju, że ciągle słyszymy ich krok, że widzimy nie białą, ale biało-czerwoną flagę na Westerplatte, to pana zasługa. Jest takie powiedzenie: hebluj, synu, hebluj, przyjdzie tato, siekierą poprawi. Basiu, nie będę po tobie właściwie nic już mówił. To było wspaniałe, piękne, dobre, szlachetne. To byłaś sobą tutaj. Powiem tylko jedno. Proszę państwa, tak się zdarzyło, że byłem przyjacielem Janusza Rożki, od którego rozpoczęła się niestety kampania odbywania majora Sucharskiego. Postanowiłem wówczas sprawdzić, co pisze pan profesor Życiński o Sucharskim. I przemierzyłem krok po kroku całą książkę, treść całej książki. I gdyby mi przyszło napisać książkę biograficzną, to bym zrezygnował, ponieważ wszystko tam jest. Jak z cytryny można wycisnąć ostatnią kroplę, tak i z faktów po prostu profesor Życiński wszystko wydobył, uformował to odpowiednio. To bardzo mądra, piękna książka, ale są jeszcze oprócz tego trzy tomy o Westerplatte. Wspaniała dokumentacja źródeł polskich, niemieckich. Mądrość przebija polityce historycznej profesora. I za to go cenimy, za to naszą skromną nagrodę przyznaliśmy, ponieważ naprawdę, gdyby były nagrody państwowe, to pan profesor powinien taką nagrodę otrzymać, tak jak Forum Kobylińskie, także za te 20 lat mądrej, bo tu słuchaliśmy całej mądrości tego redaktora naczelnego po prostu. Wiedzy, osadzenia w realiach. Coś takiego jest po prostu w tej wielkiej trylogii pana profesora. Panie profesorze, można tylko panu cieszyć się z tego typu, nie zazdrościć po prostu, nie. Cieszyć się, że takie dzieła powstały. Tyle mam tutaj do dorzucenia po tej wspaniałej mowie Basi. Nie żałować. O, teraz zdobyłeś zły kąt. Dziękuję. Dziękuję kapitule. Dziękuję panu Romualdowi Karasiowi. Dziękuję tym wszystkim, którzy dostrzegli. A pani Barbarze. Słyszałem. Wydobyła pani to, co jest chyba istotą. Z tym, że
Patrzę jak historyk i mówię, to nie moja droga. To nie moja droga nauki, którą pani znakomicie postawiła. To jest droga pisarza, poety, reportera, poszukującego człowieka. Jednego człowieka, który chce, w nim chcemy coś zawrzeć. Coś chcemy jakby taki figurę przekazać jakieś przesłanie. Ja szukam czegoś innego. Ja szukam tego, żeby to wszystko, o czym mówimy w emocjach, było osadzone na faktach historycznych. Bo powiem rzecz podstawową. Faktów mamy bardzo dużo. Historycznych szczególnie. Ale one nic nie mówią, jeśli my nie nadamy im znaczenia, jeśli im nie przekażemy przesłania, jeśli one nie zaczną mówić, a w jaki sposób mogą mówić? Tylko wówczas, kiedy z jednej strony, są jak gdyby dwie strony, z jednej strony jest pokazana emocja ludzka, ta, która podnosi nas do góry, idziemy na szczyty, i tak w wierszu Gałczyńskiego przesadzony. Gałczyński pisał to 24 sierpnia. Przesłał na skrawku papieru żonie swojej pod Warszawą wówczas przybywającą. Dzień później już był w niewoli sowieckiej. Cudem uniknął Kozielska. Cudem. I nie zginęło tych wiele czwórek. Nawet 4 czwórek nie było. 15 zginęło. Właściwie dokładnie 14 zginęło na Westerplatte. Jeden zmarł wieczorem w szpitalu o godzinie 21. W szpitalu w Gdańsku. I to są jak gdyby jeden obraz, ten emocji. Ten, który poeta mówi, dziennikarz, pisarz. Ileż książek się ukazało pisarskich o Westerplatte, o obrońcach. Natomiast druga strona, czyli to badanie faktu historycznego, została pominięta. Była to dla mnie, jako człowieka, który od wielu lat podchodził do tego tematu, chodził wokół niego, badał, było dla mnie niezrozumiałe, że to jest tak się dzieje. Że cała nasza polska historiografia, podkreślam bardzo mocno, cała moc polska nasza historiografia oparła się tylko na wspomnieniach, na relacjach. One są bardzo ważne do odkrycia emocji, do pokazania emocji, do pokazania sytuacji z człowiekiem, która może się zdarzyła. Z punktu widzenia faktu historycznego ona nie zawsze się zgadza. Trzeba poddawać ją pod wielką taką ocenę, badać, porównywać, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście miało miejsce. I tak się zdarzyło również, kiedy zacząłem patrzeć na to, co mamy zawarte w relacjach, wspomnieniach, bogactwo. Można powiedzieć, że tak jak Westerplatte, chyba żadne miejsce w Polsce nie ma tak wielkiej literatury. Natomiast kiedy się patrzy w archiwalia, to trochę inaczej to wygląda. I to nie wygląda tak, że te wszystkie emocje, które Westerplatczycy przekazywali, one się miały miejsce. Pamiętajmy o sytuacji ekstremalnej, sytuacji, w której żołnierze byli poddawani nieprawdopodobnej sytuacji, której nie masz z czym porównywać. Bombardowania, ataki, powietrza, z morza, ciężka artyleria. Przecież to jest jeden wielki łomot tej niewielkiej załogi na polskiego garnizonu na Westerplatte. Tylko podam jeden przykład, jakie to było bombardowanie. Drugiego dnia, kiedy zostało Westerplatte zaatakowane przez bombowce niemieckie, zrzucono, bo to są dokumenty niemieckie, dokładnie 26,5 tony materiałów wybuchowych. Obszar Westerplatte 60 hektarów. Proszę sobie to wyobrazić. I bomby.
500 kg, 250 kg i 50. Najwięcej było oczywiście 50. I ten mały skrawek został obłożony taką nieprawdopodobną liczbą tych spadających bomb. Podobnie jak i wystrzały ze Schleswig-Holstein. To wszystko się znajduje w dokumentacji historycznej. Dokumentacji zapisanej w dzienniku pokładowym Schleswig-Holsteina, w dokumentacji pokładowym pułku, który atakował Westerplatte. I dlatego wiemy na przykład, że dokładnie było 58 samolotów atakujących. I dokładnie znamy ciężar tej amunicji, która spadła, masę tej amunicji, która spadła na Westerplatte. Znamy również ciężar, masę amunicji, która była wystrzeliwana ze Schleswig-Holsteina, z torpedowców stojących w Zatoce Gdańskiej. Wszystko to jest, tylko trzeba było tam dotrzeć, żeby to zestawić z dwoma obrazami. Takiego emocjonalnym opisie, z chłodnym spojrzeniem historyka. I okazuje się, że mamy problem. I to duży problem. Problem polegający na tym, że świat wartości, który miał istotne znaczenie dla Westerplatteczyków, jest najważniejszy. Natomiast ta opis tego świata jest przez nas w ogóle niedotknięty. I stąd, kiedy patrzy się na to, dochodzimy do wniosku, że musimy przeanalizować całą dokumentację, żeby można było to przedstawić w pełnym wymiarze. Moje prace, które... Chyba mikrofon zjadł. Moje prace, które... O, teraz już. Moje prace, które poświęciłem Westerplatte, to nie były takie, że ja na pewno chciałem ten temat podejmować. Wywołany zostałem do szeregu piszących o Westerplatte, kiedy już zamknąłem ten temat. Powiedziałem, że już nic więcej nie można napisać. Bo wszystko niby jest. Ale jak dostałem do ręki, tajnie przekazany mi scenariusz filmu, który później dostał Maliny, wszystko jakie można sobie otrzymać, to nie powiem jakich słów używałem, nieparlamentarnych, ale uznałem jedną rzecz, że mając warsztat historyka i rozumiejąc wiele rzeczy, które się dokonują, muszę jak gdyby inaczej na to popatrzeć, nie wchodząc w polemikę z twórcami filmu, bo każdy twórca filmu ma prawo do swojej wizji, oczywiście. Ma prawo do pewnej granicy, jeśli nie dotyka ludzi, którzy nie mogą siebie obronić. A to była taka sytuacja. I ten dokument spowodował, że siadłem do archiwum. Po kilku latach pracy doszedłem do wniosku, że jest to praca, która powinna być robiona przez zespół ludzi. No ale takich zespołów nie ma. Ciągnąłem to przez kilka lat ostatnich i mogę powiedzieć, że kiedy oddawałem, podpisywałem ostatnią już stronę, pisałem ostatnią stronę, wydawało mi się, że zamknąłem, że jest koniec tego wszystkiego. Dlatego, że udało mi się dzięki dokumentacji niemieckiej ustalić dosyć precyzyjnie przebieg wydarzeń. Łącznie z minutowymi sytuacjami, dlatego że w dzienniku pokładowym Schleswig-Holsteina, jak i w innych dziennikach niemieckich, znajdujących się w archiwach niemieckich, jest wielokrotnie minutowy zapis tych wydarzeń. I to nakładałem na wspomnienia westerplatteckie, które nie bardzo się sprawdzały. Dlatego że przykładowo taki kluczowy dzień, 2 września na Westerplatte, jak rozłożymy wszystkie relacje i wspomnienia Westerplatteczyków, mamy opisy dwa, że nic się nie działo do bombardowania i drugi opis, tak generalnie,
że od rana byliśmy bombardowani. I teraz co wybrać? Każdy ma swoje racje, tutaj nie. I to jest każdy wiarygodny świadek. Jak to wybrać? I dopiero kiedy się zobaczył dokumenty niemieckie, widać wyraźnie, że to nakładanie się obrazów ekstremalnych, które miały miejsce na Westerplatte, powoduje, że ten obraz się zamazał Westerplatczyków. Że nie strzelano od rana, że nie było ostrzałów w południe. I dopiero pierwszy samolot pojawił się o godzinie około 17, a o 18 zaczęto bombardować. I to jest fakt historyczny. Natomiast kiedy bierzemy relacje Westerplatczyków, możemy każdy wariant tutaj przyjąć. Dlatego tak niezmiernie ważne jest, żeby to ująć w takim historycznym ujęciu. To jest jeden problem. Drugi problem, chyba bardziej istotny i ważniejszy, to jest to, że mamy do czynienia z takim trochę zamazywaniem naszej historii. Polega to na tym, że wiele takich tematów, które są ciekawe, wrażliwe, kontrowersyjne, traktuje się jako tematy, które mają być okazjonalne, potrzebne do propagandowych celów. Co zawsze prowadzi, i to zawsze, prowadzi do tego, że opis historyczny jest instrumentalizowany w zależności od potrzeb, jakie w danej chwili są. Jak było PRL, to Westerplatte było do czegoś innego potrzebne. Sucharski nie pojawił się na Westerplatte przypadkowo. Pojawił się dlatego, że w grudniu 70 roku było w Gdańsku, mówiąc krótko, powstanie, czyli krwawy grudzień. I chcąc uspokoić, Gierek dwie rzeczy zrobił na Westerplatte, w Gdańsku. Pierwsze, Lenart Ciakowi, takiemu przedstawicielowi stoczni, powiedział, że zezwalam wam na wybudowanie kościoła. I to był pierwszy kościół powojenny wybudowany w Gdańsku, na przymorzu takiego okrągła. I drugi powiedział, że będziemy prowadzić politykę przywracania pamięci. I jednym z tego elementów w 71 roku było sprowadzenie prochów Sucharskiego. Zresztą innych też. A o sprowadzenie prochów to występowała rodzina od samego początku, bo zmarł we Włoszech, został pochowany Casamassima i czekał na to, rodzina się starała, nikt nie mógł tego przewalczyć. I ten moment to jest taki jeden ważny moment. I w drugim takim aspekcie bardzo ciekawe jest to, że władze traktowały ten wątek westerplatcki jako taką również wizytówkę wobec zewnętrznych partnerów, takich, którzy przyjeżdżali, odwiedzali Gdańsk. Od De Gaulle'a począwszy, zaczęto wprowadzać do stałego programu wizyt, że składa się tam wieńce na Westerplatte. No i do dnia dzisiejszego jest tam zwyczaj wprowadzony, jak i również to, że 1 września o godzinie 4:45, choć to nie jest słusznie historycznie, bo dokładnie pierwsza salwa z Schleswig-Holsteina została oddana o 4:47. Rozkaz jest 4:47, dlatego że holowniki nie mogły ustawić poza, nie mogły ustawić okrętu i ten okręt był ustawiany. Te 2 minuty po ślizgu to był właśnie ten moment. I to jest wszystko zapisane w dzienniku pokładowym w Schleswig-Holsteinie. I też takie różne przy tej okazji informacje pojawiające się o tym, jak ta wojna się zaczęła, ale to już jest jak gdyby inny. To jest jedna sprawa. Druga, niezmiernie ważna, i tutaj już nie chcę organizatorom przedłużać czasu, że od Westerplatte zaczyna się zmiana systemu politycznego, o czym często w ogóle zapominamy. Westerplatte kończy całą epokę powersalską. Tu dokładnie jest granica. I to wyrazista, twarda granica. System wersalski z Ligą Narodów, z całym tym pakietem spraw, które były, został załamany. I oczywiście Westerplatte w
wpisuje się w początek wojny, choć nie jest formalnie takim, że w tym momencie akurat na Westerplatte rozpoczęto wojnę, rozpoczęto gdzie indziej. Natomiast symbolicznie to było ogromne, miało znaczenie. Hitler przywiązywał do tego tak ogromne znaczenie, że wysłał osobistego fotografa, profesora Heinricha Hoffmana, obdarzonego wszystkimi tytułami, jakie można sobie wyobrazić, który robił wszystkie zdjęcia działalności Hitlera. Jego zdjęcia były na pocztówkach, na znaczkach, no wszystko, co się działo w propagandzie niemieckiej. I Heinrich Hoffmann, z tego, co mi się udało ustalić, jeszcze nie mam takiego na pewności, ale na 90 parę procent, był tym, który robił zdjęcie w Moskwie 23 uścisku dłoni tych, którzy nas dzielili. A już 24 wsiadał na Schleswig-Holstein w Świnoujściu. Samolotem prawdopodobnie został przerzucony i wchodził w skład specjalnej grupy propagandowej Wehrmachtu i Kriegsmarine, która wyruszyła na Schleswig-Holsteinie. Zdjęcia przez niego i jego kolegów wówczas robione były zdjęciami, które obiegały agencyjnie świat. Hitlerowi bardzo zależało, żeby przekazać światu sygnał, że my prowadzimy wojnę rycerską. I w tym kontekście też trzeba zobaczyć te zdjęcia, które były robione, kiedy kapitulował Suchacki. Zdjęcia człowieka w godnej postawie, który w garnizonowym uniformie składa kapitulację i dowód uznania dostaje szablę, którą miał prawo posługiwać się, białą bronią posługiwać się w czasie wojny. Hitlerowi zależało na tych zdjęciach, ale zależało bardziej mu na tym, żeby to Westerplatte pierwszego dnia zostało zdobyte. 2 września w południe Hitler dzwonił do najwyższych sztabów wojskowych w Niemczech i wydaje polecenie, nie rozkaz, polecenie zbombardować i zniszczyć Westerplatte, zdobyć Westerplatte. Rozpoczyna się gonitwa między dowództwami lądowymi, lotniczymi, Kriegsmarine, gdzie, kto i co ma robić. W rozmowach telefonicznych, które zapiski zachowały się w niemieckich archiwach, wynika bardzo jasny tekst. Nikt nie czuł się 2 września gotowy do zdobycia Westerplatte. Wręcz napisano poprzez 2 słowa: poparzymy sobie palce. Poparzymy sobie palce. Dlaczego tak się dzieje? Bo tu wszyscy mówią, że to tu wracam do takiego kluczowego momentu, kto roku, czy była biała flaga i tak dalej. To taka publicystyka, która się rozpoczęła w latach 90. 1 września atakowało Westerplatte głównie wyborowe, super, taka kompania, jakby można powiedzieć współczesnym językiem, Marines. Znakomicie uzbrojona, znakomicie przygotowana do zdobywania, mająca już za sobą sukcesy w Hiszpanii, mająca zdobycie Kłajpedy. Wszędzie, gdzie się pojawiali, to na ich widok na ogół poddawało się od razu załogi. Przybyli do Gdańska na pokładzie Schleswig-Holsteina. Pod pokładem nie wychodzili, była to tajna broń. I wydawało się dowódcom niemieckim, że wystarczy, że oni się pojawią, będzie spokój. Pierwszy atak, drugi atak, efekt dużego taki, że z tej doborowej kompanii liczącej tylko 27 żołnierzy zginęło w obu pierwszych atakach pierwszego dnia 16 żołnierzy, w tym ich charyzmatyczny dowództwo. Kompania była rozbita, tym bardziej, że zostało rannych razem 80 żołnierzy, a kontuzjowanych jeszcze było kilkunastu. Także połowa kompanii była, morale upadły zupełnie. Nie byli w stanie podjąć walki. I dopiero wówczas samolotami sprowadzono specjalną kompanię saperską przez Kulewiec
i przyjechali przez 5 dni, przygotowano się do zaatakowania Westerplatte. I na Westerplatte w ostatnim dniu dokonano takiego rozpoznania walką. Uznano, że następnego dnia, czyli 8 sierpnia, będzie atak generalny, który miał zmieść to Westerplatte. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my często mówimy poprzez relacje żołnierskie, one relacje nie oddają tej faktologii, która jest niezmiernie ważna, bo ona pokazuje rzeczywiście skalę wydarzenia, jak i również to, że z dokumentów niemieckich widzimy, jak wielką rolę polityczną, nie militarną, bo naprawdę Westerplatte nie odgrywało żadnej roli militarnej. Żadnej. To był nawet nie drugorzędny, trzeci. To nie był front. To był odcinek, który wystarczyło zablokować. I tą rolę odegrało Westerplatte swoją, bo wpisało się do pamięci narodowej. I wracam do sprawy, do dowodu. Podział kompetencji między dowództwem był jasny, regulaminowy, od wielu lat na Westerplatte przyjęty. Dowódcą strategicznym całego Westerplatte był major Henryk Suchowski. Dowódcą taktycznym, czyli odpowiadającym za to, co się dzieje wśród żołnierzy, był kapitan Franciszek Dąbrowski, dowódca kompanii wartowniczej. I taki był podział. Strategiczne decyzje dowódcy polegały na tym, że on podejmował decyzję, czy wojna rozpoczynamy, czyli ogłaszał, że jest wojna, i podjął ostatnią decyzję, że jest kapitulacja, że kapituluje. Po drodze podejmował decyzję i zwoływał odprawy wojskowe. Tylko dowódca może zwoływać odprawy wojskowe. Wiemy na pewno, że były co najmniej 2. Informacji różnych wspomnień można przypuszczać, że były więcej. Wiemy również o tym, że dwaj główni bohaterowie na Westerplatte, Sucharski i Dąbrowski, wydali od siebie niezależnie w 1945 roku swoje relacje i wspomnienia. Ani jeden, ani drugi nie wspomina o tym, że jakieś było między nimi nieporozumienie. Więcej, Dąbrowski w 1957 roku wydaje swoje osobiste wspomnienie i też tam nie ma tego wątku. Pytałem wielu Westerplatczyków, znałem, byłem wśród tych 38, którzy siedzieli na Westerplatte, kiedy Ojciec Święty mówił do młodzieży o tym, że każdy ma swoje Westerplatte i dokończył to zdanie, które pani cytowała, pani Barbaro. Nie można zdezasterować, tak to powiedział Ojciec Święty. Siedziałem wśród nich i żaden z nich nie mówił o Białej Plaży 2 września. Żaden. Mnie to pasjonowało, bo mówię, mogę się mylić, bo historyk cały czas stawia znak zapytania. Może tak było. Przejrzałem pod tym kątem wszystko, co można zrobić. I taka moja uwaga związana z tym. Westerplatte cały czas było obserwowane, monitorowane przez wszystkie media ówczesnego czasu. Filmowane, fotografowane, korespondenci radiowi do kolegi Truszczyńskiego, odnoszę się, nadawali bezpośrednio, wówczas było fenomenem radiowym, bezpośrednią transmisję z walk na Westerplatte. Siedzieli w Nowym Porcie, w tych wysokich budynkach i stamtąd nadawali. I wszyscy oni czekali na to bombardowanie 2 września. Wszyscy czekali na ten moment, że ta fana się pojawi. Biała flaga. Proszę Państwa, w żadnym niemieckim wspomnieniu, relacji, zdjęciu, przecież wyobraźcie sobie, jakie byłoby to zdjęcie hitowe. Polacy podnieśli białą flagę i później zaczęli walczyć. Czyli dla Goebbelsa to jest fantastyczna rzecz. Złamali konwencję wojenną, złamali podstawowe prawa, że po białej fladze podnoszą znowu 6-7 bomb.
jest to jeden z elementów, który powoduje, że to kręciło się. Zacząłem się zastanawiać, skąd to mogło wyjść. No bo to nie jest tak, że gdzieś to musi mieć jakieś źródło. I dopadłem wreszcie jedną taki moment, bardzo ważny. Na Schleswig-Holsteinie po tym bombardowaniu, a całe Westerplatte to była kupa takiego gruzu i dymu. No to po prostu bomby wybuchały i to wszystko się waliło, ale drzewa latały w powietrzu. Jest informacja o tym, że kapitan Schleswig-Holsteina, komandor Gustav Kleikamp, wydał rozkaz, żeby wysłać telegram do Kriegsmarine, do dowództwa Kriegsmarine, że na Westerplatte biała flaga. A równocześnie dostałem wspomnienia Kleikampa 1948 roku, czyli na to mi się świeżutkę, i on o tym opisuje, dlaczego tak było, co było. Faktycznie dostał sygnał z mostku Bocianiego, że jest biała flaga na Westerplatte, więc wysłał szybko obserwatorów na wszystkie miejsca, żeby no, umiejscowić tam białą flagę. Okazało się, że jej nie ma. W tym samym czasie w Nowym Porcie z budynku reporterzy Radia Gdańsk, niemieckiego Radia Gdańsk, nadawali na żywo reportaż. I opisują tam o różnych rzeczach, jak to lecą drzewa, jak tam przenoszą się. Nie ma żadnego stanu. Są to nagrania nawet. Zachowały się nagrania, bo są były dokumentowane. Jak również wydawnictwo z okresu wojny ukazało się ono w Dreźnie, właśnie takiego reportera radiowego, który to opisuje. Jak później się okazuje, Klejka wystąpił do oficera Abwehr, który zawsze był na okręcie takim wojennym, o wycofanie tego meldunku. I ten meldunek został wycofany. I tego meldunku nigdzie nie można znaleźć, ale on na niego się często powołuje. I mogę tylko dodać na koniec tej wersji, tej problem białej flagi, że fotoreporterzy, dziennikarze i filmowcy czekający w Wisłouściu i z wieży, tam taka jest wysoka wieża, obserwujący Westerplatte, nie zauważyli białej flagi, nie dostrzegli. Również obecnie tam prawdopodobnie Heinrich Hoffmann, czyli fotograf Hitlera, też na swoich zdjęciach tego typu rzeczy nie widzi. Mogę tu powiedzieć, że stan źródeł jest taki, że na pewno do tej pory nie mamy żadnego formalnego potwierdzenia, że coś takiego się pojawiło. Był to przedwczesny prawdopodobnie meldunek, bo przy takim zamieszaniu różne rzeczy się pojawiają. To jest jedno. Druga rzecz, mamy, że po tym bombardowaniu Sucharski był niewładny i nie mógł dowodzić, i że dowodził Franciszek Dąbrowski, kapitan dowódca kompanii wartowniczej. Faktem jest, że po tym bombardowaniu Sucharski przeżył jakieś załamanie, jakiś atak. On chorował i miał ten atak. I faktem jest, że to miało miejsce. Natomiast i Dąbrowski, i wielu innych mówi, że byli zdumieni, jak szybko Sucharski wracał do pełni sił. Czego potwierdzeniem jest to, że to z jego inicjatywy wszystkie odbywały się odprawy wojskowe. Nie kto inny, tylko on odwoływał odprawy i zwołał również ostatnio, który zapowiedział, że jeśli będzie uszczerbek w obronie kolejny, to poddajemy się. I legendą jest to, że był jakiś bunt. Ślady pobunt. Normalną rzeczą było, że ludzie nie chcieli kapitulować. No bo walczyli, wyciężali, wydawało się, że mogą jeszcze więcej walczyć. Ale to przypadki gangreny i inne rzeczy powodowały, że trzeba było podjąć tę decyzję. Dziękując kapitule, jeszcze raz powiem, że temat Westerplatte jest tematem bardzo żywym, bo to jest tak jakby soczewka
tego, co się działo w okresie międzywojennym, między Polską a Wolnym Miastem, a później między Polską a Niemcami. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że Westerplatte jest soczewką sytuacji Ligi Narodów w Europie. Dlatego, że problem Westerplatte w Genewie, w Lidze Narodów stawał kilkadziesiąt razy. Kilkadziesiąt razy. Ten mały półwysp. I ostatni element na Westerplatte był oddział znakomitych żołnierzy, świetnie wyszkolonych, kadra oficerska znakomita, z dowódcą, który miał virtuti militari, miał za sobą kampanię pierwszą wojnę, miał za sobą walki graniczne, miał za sobą wojnę polsko-bolszewicką, za którą dostał virtuti militari. Świetny, zawodowy oficer i obok niego, a miał zaledwie 41 lat. Zaledwie 41. A obok niego młoda kadra oficerska, wychowana już w nowym wojsku, pełna ambicji, jak i również umiejętności. I na Westerplatte jest miejsce dla wszystkich. Dla Sucharskiego, dla Dąbrowskiego i dla wszystkich tych, którzy tam byli. Dziękuję. Naszej uroczystości, wielka nagroda przyznana zespołowi śpiewaczemu Signum za wybitne osiągnięcia artystyczne. Dziękujemy i cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak podniosłej uroczystości jak dzisiejsza i w takim wspaniałym gronie zaśpiewać tak, jak potrafiliśmy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim Państwu, dziękujemy tym, którzy dopomogli nam w tej uroczystości, w tym naszym jubileuszu. Do zobaczenia w przyszłym roku. Panie Witoldzie, jeszcze jedna, skoro Pan taki zaszczyt.